Cześć, z tej strony Żuraw.pl, witam na piątej już z rzędu sesji Krakowskiej Enigmy, czyli polskiego prologu do masek Nyarlathotepa, sesji w Zew Cthulhu, siódmą edycję. I razem ze mną są moi dzisiejsi gracze wspaniali, czyli Kasia z warszawskich spacerków z Kasią jako hrabina Adelaida Landskorońska. Dobry wieczór. Jest z nami również Michał Ksaszers jako książę Hieronim Melchior Radziwiłł. Tak. Jest też Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone i reprezentantka kanału Zębatka jako Kornelia Bagińska, wykładowczyni z AGH. Iłomi. A na końcu Talisca jako bibliotekarka z UJ-u, Wanda Szymańska. Hej, hej. No to kto przypomni, co się działo zaledwie tydzień temu, tak jak nas wyjątkowo krótki odstęp czasowy. W tej sesji, chyba w tej przygodzie akurat mieliśmy oprócz jednej przerwy całkiem dobre tempo. Synchronizację. Tak. Mówiąc to, że chyba sesja jest przewidziana na 3 sesje. W sensie chyba kampania, ta przygoda jest na 2. Według podręcznika na 2. A to maksymalnie. Piąta jest. Lubimy Kraków. Lubimy spacery po Krakowie. Chyba. Tak, ewidentnie. Tak, definitywnie. Bardzo się wam podobają, to jest na pewno. Piękne miasto, tak? W ogóle od czego ostatnio zaczęliśmy? Bo właśnie przy tej ilości sesji zaciera się ta gra, co było tak, na ostatniej. Wiesz, od czego zaczęliśmy? Tak naprawdę zaczęliśmy od tego, że na jeszcze poprzedniej sesji byliśmy w tym towarzystwie zetoryków i teraz zaczęliśmy dalsze cele. Rozdzieliliśmy się na 2 grupy. Ja z Kornelią poszłyśmy do biblioteki sprawdzić te książki oraz później jakoś tak nas... W międzyczasie poszliśmy oczywiście do konserwatora zabytków, gdyż okazało się, że jest to nasz największy wróg, żeby załatwić wejście do katakumb, a później siedziałyśmy na bibliotece i tak jakoś nas jeszcze tchnęło, żeby odwiedzić doktora, żeby sprawdzić, czy na przykład coś mu się nie stało, bo tak w sumie wielkie latające łuskowate coś w domu, to raczej nie jest zbyt częste. Ja na przykład trzymam koty, ale co kto lubi. Natomiast jeśli chodzi o drugą grupę, no to wy tak naprawdę udaliście się na... Z jednej strony udaliście się do tego, do mieszkalnictwa, jak ono się nazywało? Komisja Mieszkalnictwa. Komisji Mieszkalnictwa. Komisja, no. A później na wieczorek towarzyski, żeby zbadać jeden z kolejnych tropów. Kolejną osobę, która była. Spajerować hrabinę. Tak. Ale jesteśmy zdegustowani jej postawą i w ogóle tak nie można się zachować. To nie przystoi szlachcie i kobiecie w tamtych czasach zachowywać się tak lekkomyślnie i tak trywialnie. Więc ma już swoje lata. Książę był bardzo zdegustowany postawą hrabiny. Tak, a jeszcze też w Komisji Mieszkalnictwa chyba składałeś skargę na inżyniera, kierownika budowy. No niestety przez swoją dobroduszność byłem troszkę uleglejszy, jak zakładałem na początku, no ale... Przez swoją dobroduszność teraz będziesz musiał finansować kilka inicjatyw. Tak, tak. Bo nie wszystkich jeszcze wiesz. Każdemu na taką książeczkę czekową podpisano już wszystkie takie, wiesz, puste blankieciki, tylko jak coś trzeba załatwić, wpisujesz kwotę, spyk, książę zapłaci, nie ma problemu. Na okaziciela. Taka reklama po prostu na billboardy, których w tych czasach jeszcze nie znano. Książę zapłaci, nie ma problemu. No. W każdym razie oprócz udzielania reprymendy, to uzyskaliśmy dostęp do katakumb na Wawelu, ale dopiero na sobotę, a dzisiaj zaczynamy piątek. I tak samo piątek. Dopiero na sobotę dostaliśmy dostęp do tego fortu, bo też chcieliśmy się rozejrzeć w forcie. A to było wszystko na jeden dzień. I teraz pytanie, czy mieliśmy coś robić w piątek, w sensie dzisiaj? Piątek, szczerze mówiąc, tak naprawdę mieliśmy najmniej pomysłów. Ja na pewno będę czekać na wiadomość od doktora, bo on obiecał, że z rana przeszuka, czy czegoś nie brakuje w jego mieszkaniu. Mamy całą ekipą się wybrać do pani Macharzewskiej i poinformować ją, nawet nie pytając, że ona coś ukrywa. Tak, był taki pomysł. W związku z tym powinniśmy się wybrać całą ekipą. I ja jeszcze rzuciłam pomysłem, ale to myślę, że państwo możni powinni się wypowiedzieć co do tego, że warto byłoby chyba odwiedzić naszego pana starszego posterunkowego i zapytać, czego on się dowiedział.
Tak. Czyli depcze nam po piętach cały czas. Depcze nam po piętach, dokładnie. I pan policjant. I w sumie czemu nie? No choć tak mam zrobić, wrażenie, że ciekawe, czy sobie cokolwiek przypomniał z tego wieczoru, kiedy doszło do szczelaniny, czy tak naprawdę dalej będzie nas obwiniał za to, co się tam wydarzyło. Tak. Ja to wtedy porozmawiam z jego przełożonym, jak będzie. To tak. Trzeba będzie znowu finansować policję krakowską. Ale do tego nie może dojść, bo jeszcze przypadkiem sprawisz, że policja będzie skuteczna. Ja też bardzo bym chciał, bo chciał bezpieczeństwa obywateli Krakowa i w ogóle Rzeczypospolitej w całości. Więc to jest jeden z moich celów. Tak, pojawiło się też wspomnienie tego, że w jakimś momencie ktoś, któreś z nas, chyba ja i Wanda, byłyśmy śledzone przez jakiś dryblasów. A którzy później gdzieś zniknęli z pola widzenia, więc trochę się zaczęliśmy, przyszło wspomnienie, że byli tacy ciekawe co się z nimi dzieje. Ja w sumie to nie wiem, co się z nimi dzieje. Mnie w sumie to oni nie próbowaliśmy się, tak naprawdę tylko nas śledzili, próbowaliśmy się rozejrzeć za nimi, jak wychodziliśmy od doktora, ale okazało się, że trochę nam to nie wyszło. Znaczy ja prawie skręciłam sobie kostkę, więc trochę nam to nie wyszło. Na tym stoimy. Generalnie wiemy, że wszyscy coś ukrywają, że każdy coś ukrywa, nie zaufanie. Tylko pani Macharzewska, tak? Po prostu jesteśmy troszeczkę, rzecz ujmując, beznadziejni w wyciąganiu prawdy. Mhm. Niestety tak. Przejść na bardziej stanowcze kroki. Metody działania. Dokładnie. Większą wnikliwość. Musimy po prostu ostrzej podejść do sprawy, bo jak na razie za bardzo się z nimi zatkamy. Tak, ale szczerze, ktoś z nas jest w posiadaniu takiej zdolności jak zastraszanie? Moja postać nie. Let me see, raczej nie. Jak gdyby to nie jest moja specjalność. Jest w ogóle coś takiego? Jest chyba. Yes. A, widzę. No nie. Zawsze można mieć kamerdynera, który jest weteranem wojny, jakimś, nie wiem, napakowanym karkiem, aktualnie podający, nie wiem, herbatkę do stołu. Taki typowy, wiesz, kamerdyner, który całkiem przez przypadek jest też ochroniarzem. Pojawił się też w naszej dyskusji wątek tego błota, który może nie jest błotem krakowskim, tylko właśnie południowoamerykańskim. W jakiś przedziwny sposób. Tylko ale czy to nie było bardziej rozważania, bardziej metagrowe niż czysto rozgrywkowe? Chyba meta. To było błoto metafizyczne, tak? Tak, błoto metafizyczne. Ojej. To było błoto metafizyczne, tak? Metafizyczne. Wanda mi zniknęła z połowy swojego ekranu. O, już, tak. Już. Nie wiem czemu, o. Jak kamerka z telefonu może cię przegrzewa. Wątpię, ostatnio tak nie robiła. Dzisiaj coś wszystko akurat stwierdziło, że będzie fiksować. No. Tak jakoś. Dobrze, mili państwo. W takim razie od czego zaczynacie piątkowy poranek? Tak w sumie, tak całkiem poza tym, to w sumie nie jest głupie posiadanie ochroniarza w momencie, kiedy jesteśmy śledzeni. Więc nawet jeśli nie do zastraszania, to sama jak gdyby idea wydaje się być dobrym pomysłem. I nawet takim prawdopodobnym, na który można wpaść. Szczególnie w przypadku osób, które są w pewien sposób zamożne i mają pewien status. No i na pewno mają służby sporo. Dobra, myślę, że ewentualnie kogoś mogliśmy wziąć ze sobą. Aha, czyli wynajmujemy bodyguarda przy okazji. Znaczy nie wiem, czy wynajmujemy, czy po raczej prostu... Raczej już jest wynajęty. Nie ma na stałe jakiegoś, albo pani Aldelaida, albo książę. No, to myślę, że to jest raczej... Normalne, że szlachta ma w swoim kręgu jakichś ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ich, nie? Tak. Międzywojenny szef ochrony. Dokładnie. Wiesz, słuchaweczka w uchu, tutaj wiesz. To my nie jesteśmy nietykalni? Tak, właśnie, to nie jest tak, że jak ktoś powie szlachta, to wszyscy tam, wiesz, czerwony temat rozkładają. Niebieska krew, to wiesz. Wiesz, tutaj już jest okres, gdzie tam się już pewne echa bolszewizmu przejawiają. Tak. Manifesty Marksa i Engelsa, więc wiesz. Mogłoby być w drugą stronę właśnie, że powiesz, że szlachta i wyskoczy taki robotnik z młotkiem na ciebie, dawaj pieniądze. Albo sierpem. Więc w piątek, od czego zaczynamy? Na pewno od spotkania się i omówienia sytuacji. Aha. Bo tak na
na tradycyjnym już śniadanku. Tak, za które płaci książę. Jedyna dobra tak, rzecz, przynajmniej znowu. Która z tego całego. Tak, przyzwoite śniadania. Nie chcę, żebym to ja za to płaciła. Pewnie nie byłoby cię stać nawet. Nie, wtedy bym ją zabrali do takiego miejsca, na którym nie stać. Bar mleczny. Do domu. Do domu na grochówkę z wczoraj. O ile nie przeszkadza wam, jeśli wam między miskami chodzą trzy koty, to chętnie. A te miski to kotów, czy tak? Po kocie dostaniesz. Nie, no mam jakieś... Najpierw kot zje. Nakarmy dla kota. Najpierw kot zje, bo jest... Co to dla kota? Bo jest panem w domu, a ty potem, nie? Ładnie. Jak kot sobie poje, dopiero... Znajdź swoje miejsce. Okej. Okay. No więc sytuacja taka jest, że jesteśmy w punkcie wyjścia. Tak. Tak, dokładnie. No, na Wawel wejdziemy dopiero jutro. Tak samo i... do fortu. Do portu wejdziemy w końcu, tak? Jutro, w sensie w sobotę. Dobra. No to może mamy bardzo dużo podejrzeń, że pani Macharzewska wie zdecydowanie więcej niż to wygląda. A nawet jeśli nie wie. Pytanie, jakimi argumentami musimy ją zaatakować, żeby zaczęła mówić? Znaczy, jak dla mnie, czy od razu zakładamy, że ona jest winna, gadaj co wiesz? Nie. Czy właśnie podejść do niej w stylu, że tak naprawdę jej ojciec szukał sposobu, by chronić swoją rodzinę, by chronić swoją córkę, że tak naprawdę ona może być w niebezpieczeństwie. I czy nie właśnie nie zastosować to, że jej powinno zależeć na tym, żebyśmy doszli do tego, co się dzieje, ze względu na to, że to może w jakiś sposób jej zagrażać, jej, jej synom. O ile pewnie męża jej średnio szkoda, no to jednak o synów dwa. Ja wychodzę akurat z perspektywy bardziej śledztwa i ja dostrzegam, że ona może znać bardzo dużo detali i bardzo różne stosunki poszczególnych osób do jej ojca, bądź do jej męża, bądź do niej samej, tylko ona się tym nie dzieli w ogóle. I tym chcę... Wiesz, na pewno, jak gdyby na pewno się nie dzieliła tym, że tak naprawdę jej ojciec nie dostał zawału serca. Czemu to jest nie tak z tą kamerką? Tak, muszę ją mieć na wierzchu. To może w sumie od tego możemy zacząć, że doszliśmy do tego, że jej ojciec, że zawał serca to tylko przykrywka, aby chronić dobre imię rodziny. I czy możemy porozmawiać szczerze, a nie... Tylko, że jeśli to powiemy... to niejako wkopiemy, choć trochę wkopiemy samego doktora. No ale jeżeli on nam zaufał, to może też w jakiś sposób to ją przekona, żeby nam zaufać. Powiem ci tak, to jest bardziej racjonalny argument niż pajanie jej, że jej ojciec odprawiał magiczne rytuały celem chronienia rodziny. Zależy od tego, jak ona dużo wie i jak dużo jak gdyby jej ojciec robił dziwnych rzeczy wcześniej. No i jak dużo chce powiedzieć, bo może wyjść z prostego stwierdzenia, że to, co my mówimy, to jest jakaś bujda i nic takiego nie miało miejsca, ona w ogóle w tą magię nie wierzy. Ja tak coraz bardziej podejrzewam, że właśnie, że to błoto było wszędzie tam, gdzie były osoby, które tam były na miejscu i że one są powiązane i że oni wszyscy w tym siedzą po kostki w błocie. I że, no właśnie, że tak naprawdę... że generalnie okej, okay, no, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tutaj pociągnąć za te sznurki jak na razie, ale tak właśnie trochę się zastanawiam, że ona wie coś na temat tych rytuałów i że na przykład ten wątek, który się pojawił parę dni temu, że jej synowie nazywają się jak dwaj robotnicy, którzy zginęli. Może oni się, nie wiem, reinkarnowali w tych synów, może tam coś doszło do jakiejś takiej dziwnej, bo nie wiem, zamiany miejsca. Uratowali ją. Może oni ją uratowali? No tak, myślę, szczerze mówiąc, bardziej niż reinkarnacji poszłabym, że ona miała jakieś z nimi powiązania i chciała uczcić te osoby. No, mogli dokonać czegoś wielkiego, na przykład powstrzymać zagładę ludzkości. To znaczy, wydaje mi się, że tak naprawdę każda z tych trzech osób, które wróciły, no bo trzy osoby na razie żyją, że ona, każda z tych osób jest w jakiś sposób zamieszana w to i czegoś nam nie mówi. Możliwe, że wszystkie te trzy osoby ze sobą współpracują, ale wydaje mi się, że pani Macharzewska jest taką osobą, która najłatwiej jak gdyby najłatwiej puści parę z ust. Oby. Dlatego dalej musimy się dogadać co do jasnej argumentacji, którą jej przedstawimy.
Okay, albo od jakiej argumentacji wyjdziemy. Czy przez to, że doktorek nam powiedział, że to nie był zawał? Myślę, że... Tylko czy chcemy od razu z taką bombą od samego początku wychodzić? Nie, myślę, że wyjdziemy z grzecznością, iż powracamy, gdyż dalej prowadzimy śledztwo, czy możemy porozmawiać raz jeszcze. I że się tę o nią martwimy my, no bo cały czas nie wiadomo, co się dzieje. Mhm. Ewentualnie możemy wspomnieć o tych drabach, bo w sumie oni nas zaczęli śledzić od ich domu. Czy ktoś ich na przykład nie obserwuje? No właśnie. Jak najbardziej możemy wspomnieć, że się martwimy na takiej zasadzie, że skoro my nie jesteśmy bezpośrednio powiązani z profesorem, a nas śledzą, to ją tym bardziej mogą śledzić. Tak, martwimy się o ciebie, a tak naprawdę po prostu mów, co wiesz, ale możesz potem skinąć. To znaczy, mów za siebie, to zależy od podejścia postaci. Pani Adelaide, naprawdę się o nią martwiłam. Pani Adelaide, Wando, ile pani Macharzewska powiedziała wam o samej wyprawie? Całkiem sporo w sumie. Na początku nie chciała mówić, ale trochę pociągnęliśmy ją za język. Mhm. Tak naprawdę powiedziała nam o tym trochę, jak to przebiegało. Ale widać było, że jak gdyby bardzo mocne emocje nią targają, kiedy wspomina te czasy i uważa to za wielką tragedię. Bo ona właśnie mówiła o tej lawinie i o tym, co się tam wydarzyło. Nie opisywała dokładnych szczegółów, też mówiła właśnie, że coś tam znaleźli, że to złoto i że ludzie tam wpadli w jakiś amok, ale jak gdyby widać było, że w pewnym momencie bardzo mocno, jak gdyby emocjonalnie to bierze do siebie i nie była w stanie mówić dalej. Rozmawiałyście o tym, jak jej ojciec zachowywał się po powrocie z Peru? Wtedy jeszcze do końca nie, bo wtedy jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, co on robił. Dobra, okej. Okay. Bo rozmawialiśmy z nią tak naprawdę, to była druga osoba chyba, do której poszliśmy porozmawiać po kradzieży. Aha. Na dalszą część dnia tak się zastanawiam, bo 5 dni minęło od tej kradzieży i w sumie przez ten czas nie byliśmy ani razu na pału. Nie wiem, czy my coś tam... Z jednej strony nie wiem, czy jest sens, no bo nie sądzę, żeby na miejscu kradzieży miało się cokolwiek zmienić niby, ale a nuż coś nam umknęło i można by tam jeszcze się rozejrzeć. No, w zależności, gdyby się pojawiły jakieś lepsze pomysły na spędzenie drugiej części dnia, to czemu nie, ale tak mi przyszło do głowy. Ale mamy troszeczkę jak gdyby luźny grafik, więc myślę, że każdy, tak naprawdę nie wiemy w tym momencie, ze wszystkimi wątkami czekamy. I nie wiemy tak naprawdę za co się chwycić, więc myślę, że każdy trop jest w tym momencie wart sprawdzenia. No właśnie, no bo jeszcze gdzieś nam też umknął Larkin, który gdzieś tam się pojawił i zniknął. I Larkina jego... nie mieliśmy w ogóle do niego kontaktu, to czysto teoretycznie jest w Peru. Tak, więc... No więc właśnie mówię, że urwał się trop. I właśnie tylko tak po prostu mi się przypomniał, żeby o nim nie zapomnieć, że on też może być ważną postacią. O Larkina w sumie panią pytałyście wtedy? Chyba jeszcze, ona chyba nie, bo jeszcze chyba nie pytaliśmy i ona udawała, że go nie zna. A kiedy my się o tym Larkinie dowiedzieliśmy? Od samego początku, bo na pał widzieliśmy go wpisanego do księgi gości. No dobra, więc może to też w jakimś momencie uda się... Na pewno pytaliśmy, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że pytałam się właśnie, czy nie boi się o to, że on będzie chciał na przykład w ten sposób przywłaszczyć sobie schedę jej ojca. To prawda. Tylko pytanie, czy to nam się tylko tak wydawało, że ona go totalnie, że ona udaje, że go nie zna, czy naprawdę go nie zna, bo tak naprawdę to mogła być też kwestia naszych rzutów. Ale to wasze postaci nie będą wiedzieć. Ja mówię o swoich odczuciach. Ja wiem, ale staram się jednak poustawiać tą rozmowę tak, żeby nie wyszło w metagame. Mhm. Dobra, ale wybierzmy się do niej tak. Tak. Czyli idźmy już tam od razu, żeby to tam śniadanko sobie pogadali, a już idźmy czyli, od razu. Czyli rozumiem, że w pierwszej kolejności do Gertrudy Macharzewskiej, do domu państwa Macharzewskich podobnie, tak? Mhm. Tak. To jeszcze powiedz mi, Hieronimie, ten twój ochroniarz, kiedy wy jedziecie karetą przez miasto, gdzie on jest? No myślę, że na przykład może być obok woźnicy siedzieć sobie. Mm-hmm. No dobrze. Chciałam powiedzieć w ekwipunku, ale może nie. W kieszeni go trzymasz. Taki rozkładany ochroniarz. Taki jak ten w pokebolu rzuca. Masz ochroniarz. Wybieram cię. Ja nie wybieram cię. On tak głowa przez
przez bok karety. Panie, chciałeś czegoś? Ja nie. Herbatkę poproszę. Panie, ale ja jestem odbicie ludzi, a nie przygotowywanie herbatki. Dobra, płacę ci za godzinę, nie odbitej mordy. No to musisz się przebranżowić, tak? Od herbatki jest ten... Jak to tam jakiś tam... Pan? Stefan. Stefan jest w domu. Jesteś tutaj. Okej, okay, dobrze, więc docieracie do domu państwa Macharzewskich na... Jak się nazywał ten... Dom... jest zaznaczony na mapie. Zwierzyńcu, tak. Kawałek to było. Tam to na tak, najbardziej tak. Z lewej. Kawałek był. Tak, dom państwa Macharzewskich. Pukacie do tych drzwi i czekacie dosyć długo, wyjątkowo długo, na tym powoli tchnącym pierwszymi powiewami chodzącej wiosny powietrzu, kiedy temperatura nieco zelżała i nawet jest może w okolicy 0 stopni, może 1 stopień na plusie, śnieg powoli zaczyna się miejscami już topić. I po dłuższej chwili otwierają się drzwi i w drzwiach staje Gertruda Macharzewska, która w tym momencie na rękach ma jednego z chłopców, jasnowłosego chłopaczka, chyba o imieniu Staś, a drugi kręci się przy jej sukience, spozierając na was z zaciekawieniem. Ona tak... Gertruda... Ona osobiście nam otworzyła? Tak. Dzień dobry. Nie spodziewałam się szanownego państwa. Proszę, proszę, dzisiaj musicie mi wybaczyć. Jestem troszkę zabiegana. Moja guwernantka Hania wzięła sobie dzisiaj wychodne i muszę sama zajmować się dziećmi. Proszę, proszę. To, że nie zajmiemy długo. Dzień dobry. Ja się przedstawię, Kornelia Bagińska. Prawdopodobnie pozostałe państwo są pani doskonale znani. Wymownie rzuciłam okiem na księcia. No tak, ona się wam przygląda wam i widzicie, że stara się raczej... Przygląda się wam chłodno, bez jakiegoś uśmiechu, sympatii czy czegokolwiek. Ale nawet by się mogło zdawać, że jakiś cień niezadowolenia przemknął przez jej twarz. Że jej się tutaj bez zapowiedzi chnęliście do domu, ale ewidentnie stara się to wszystko maskować. Miną profesjonalnej pani domu. Tak. Bardzo dobrze. Na pewno szkodzimy. Prowadzi was do tego salonu, w którym już część z was była, gościnnego, gdzie możecie sobie spocząć. Jeden z chłopczyków podchodzi do Wandy i tak staje przed tobą, przyglądać się chwilę i tak ma pani piękne włosy. O. Gdyby ja nachylam się do niego, jak gdyby, żeby być tak bliżej, jak gdyby opierając się o własne kolana, żeby jak gdyby być mniej więcej na jego poziomie. Chłopak się ewidentnie zarumienił, ale nie ucieka, nie? W sensie, że jest speszony, trochę, wiesz, spoziera na ciebie takimi ciekawskimi oczkami. Ewidentnie, jeżeli chodzi o oczy, wdał się w matkę. I tak, mimo że twarz rumieni się u jego, to łobuzersko na ciebie spogląda i ten... I tak palec sobie do buzi jeszcze wpycha i się ten śmieje, a ta Gertruda, Janku, zostaw tutaj panią, nie przeszkadzaj. A to nie problem. Bardzo dziękuję, młodzieńcze. A ty masz bystre oczy i pakam go w nos. A on się tak i ten podbieg do mamy i tam wiesz, ciągnie za sukienkę i ten, i spogląda nią do góry i ten, i się śmieje do niej, nie? A drugi chłopczyk jest taki bardziej nieśmiały, tylko tak stara się, patrzy się tak na was spod oka i tak widzicie, jak widzicie, że spojrzenie, któregoś z was pada na nim, to on stara się tak odwracać głowę, jakby tam się próbował miejsca znaleźć, tak żeby nikt się do niego nie patrzył. Ten ma takie bardziej ciemniejsze włosy i rysy twarzy bardziej przypominające właśnie Kazimierza Macharzewskiego. Ewidentnie jest mniej rozmowny, no to bardziej taki nieśmiałym dzieckiem. I tylko objął jeszcze tą babę rękami mocniej za szyję i tak głowę i tak aż tam pcha gdzieś na tył karku, jakby starał się schować. Pani Gertrudo, byliśmy tutaj, bo im dalej wchodzimy w tematykę
tym więcej niebezpieczeństw zauważamy i też trochę o panią się zmartwiliśmy jak w aspekcie bezpieczeństwa. Trochę wybaczę pani, ale trochę nie rozumiem. Zerknęłam po reszcie, czy ktokolwiek ma chęć przejąć temat. Bo tutaj jest taka trochę bardziej poważna rozmowa, a mówiła pani, że pani gubernantka ma dziś wolne. Gubernantka, więc... Nie chcemy tego wszystkiego poruszać przy dzieciach przede wszystkim. Może jeśli to nie problem, to ja po prostu widzę, że jak gdyby chyba pani syn nie polubił, to może ja na chwilę po prostu wezmę ich gdzieś na bok. No to dobrze, może do pokoju bawialnianego. Bierze Janku, chodź. I wyciąga do niego rękę, żeby chłopczyk wziął ją za dłoń. Ten Stasiu się tam chowa dalej w jej ramionach i ten wychodzi z salonu. Jak gdyby jakkolwiek zareagowała na to, że zaproponowałam, że mogę chwilę na nich mieć oko, czy... Znaczy, skinęła ci głową, nie? Jak chcesz, możesz spróbować. No to w takim razie po prostu pójdę, zajmę się przez chwilę dziećmi, żebyście wy mogli w spokoju porozmawiać. Więc prowadzi ona cię tymi korytarzami mieszkania do innego pokoju, w sumie położonego po przeciwnej stronie korytarza do pokoju gościnnego. Ewidentnie jest to pokój chłopców, pewnie ich taki bawialniany, ponieważ wala się tu bardzo dużo jakichś drewnianych klocków, ołowianych żołnierzyków, temu podobnych, jakichś tam takich wypychanych, nie wiem, sianem, czy czym się tam w tamtych czasach wypychało, jakichś takich szmacianych lalek. I ona sadza na środku pokoju chłopaków, zdejmuje z ramion opierającego się Stasia, który bardzo jest chyba dzisiaj spłoszony i stara się ciągle wrócić do mamy na ręce. I ewidentnie się tak odwraca do ciebie, jakby cię, wiesz, nie chciał z tobą przebywać. Znaczy ja prawdopodobnie będę chciała po prostu poprosić jego brata, żeby to on jak gdyby zwrócił się do swojego młodszego braciszka, no bo ja nie będę na siłę jak gdyby go próbowała, jak widzę, że ode mnie ucieka, to raczej będę nakłaniać... Jaś był ten starszy, prawda? Jaki? One są bliźniakami, tak. Oni są bliźniakami, okej, dobra. Tylko chyba różnojajowymi, bo jednak delikatnie na przykład różnią się kolorem włosów i rysami twarzy, ale... Więc tym bardziej, jak gdyby będę próbowała nakłonić tego bardziej otwartego brata, że po prostu w razie czego jak gdyby zajął się pośrednio swoim tam jeszcze ciszkiem. Gertruda przyklęka przy tym opierającym się dziecku i tam spokojnym głosem tłumaczy, że musi tutaj porozmawiać z gośćmi i potrzebuje chwili czasu i prosi, żeby się grzecznie pobawił z bratem i z panią Wandą. No i tam dziecko, opierając się i trochę z taką smutną buźką, siada na środku, ale ten i przytula jakiegoś misia pluszowego do siebie. Gertruda skina ci głową w podziękowaniu niemym, no i szeleszcząc swoją spódnicą wychodzi z tego pokoju. Bardziej onieśmielony drugi z braciszków bierze jakieś klocki i podchodzi do ciebie i ci pokazuje, jak coś tam można z nich sobie... No ja się z nim po prostu pobawię, ewentualnie w międzyczasie po prostu jakoś taką delikatnie z nimi porozmawiam o tym, co jak gdyby, co lubią, co robią. Może delikatnie, żeby temat zszedł na ich rodziców. Mhm. Dobrze, no to wróćmy do... Co robią twoi rodzice wieczorem? Nie w tę stronę. Więc Gertruda wraca szybko do pokoju gościnnego. Zamyka za sobą drzwi, wchodząc. Kładzie ręce na udach swojej sukienki, spogląda się po was. To może... Czy może jeszcze zanim, kiedy odprowadzała dzieci, to może się trochę bardziej rozejrzeliśmy po pokoju, czy może coś nowego, coś nie umknęło, to bym rzuciła na... Czego byś jeszcze chciała szukać, tak może do precyzji? Nie wiem, bo... Czy zmieniło się coś od ostatniej jej wizyty? O, chyba o to chodzi. Czy gdzieś jest jakieś błoto? Nie ma na przykład dziennika leżącego na biurku jakimś. O, na przykład.
Na pewno będzie. Na stole, jakbym na tej ławie, co przyjmuje się gości. Czy jakiś regał magiczny nie stał się pusty? Na środku leży to taka wielka księga z napisem na... Necronomicon. Dobra, rzuć na spostrzegawczość, ale na ekstremalnie trudny. O nie, czekaj, to rzuciłam na normalny, no to jeszcze raz rzucę. To... Nie, to i tak po prostu sobie oblicz. A jak się, jak oblicz? No to jedna piąta. To jest jedna piąta. No to 11 byś musiała mieć chyba, tak? No zawsze może wydać szczęście. To jest jeden punkt. Aha, no dobra, no to może mogę wydać szczęście. Czekaj, na jedną piątą to masz na 11, bo mam 55. Tak? A ma 12 rzuciła, więc no, to jest wydanie jednego punktu szczęścia. No. Okej, okay, no. Dobra, to biorę. To wydaję. Czekaj, a jak... Aha, czekaj. Ja po prostu sobie odpisz, bo tutaj nie jesteś w stanie, jak źle rzucić. Nie, nie, dobra, bo to weszło ci jako sukces, no to nie. Dlatego po prostu pod szczęściem sobie odpisz ręcznie jeden. Dobra, no, to podpisuję. Na biurku... Właściwie na takim sekretarzyku bardziej nawet niż na biurku stojącym gdzieś tam pod ścianą leży kurier, ilustrowany kurier codzienny, ale ciebie twoja kobieca ciekawość zaintrygowała wystający kawałek jakiejś innej kartki spod tego kuriera i wykorzystałaś chwilę czasu, jaki minął między opuszczeniem przez Gertrudę pomieszczenia i jej powrotem, żeby delikatnie wysunąć tą kartkę spod tego kuriera i okazuje się, że jest to rachunek za jakiś posiłek z pensjonatu podróżą, dobrze pamiętam, że tak się nazywa? Ten, ten sam, którym Larkin się zaprzyjmował? Tak. Kiedy ten rachunek? Nie ma daty. Z tego samego dnia, którym dostał książę informację, że Larkin się z kimś spotkał. Także wspaniale wręcz. No ale to wiesz tylko ty, na razie to wiesz tylko ty Gertrudę, bo nie jest jak, no. Adelaide, tak, bo Gertruda... Byłam długo. Tak, bo Gertruda właśnie wchodzi do pokoju, więc no, że tak... Odskoczyłaś prawie, że od tego sekretarzyka, żeby udawać, że wszystko jest w jak najlepszym porządku i w tym momencie właśnie Gertruda Macharzewska staje tak przed wami, przygląda wam się, kładzie te ręce tak na swoich udach stojąc. Zastanawia się przez chwilę i tak, no dobrze, to może zaczniemy tą rozmowę od herbaty, kawy, czego sobie państwo życzycie? Patrzyłbym się w stronę reszty, tak pytając, czy jest to konieczne. Czy aż ja się spojrzałam w kierunku księcia, bo jego słowo to jest najważniejsze. Nie będziemy może panią kłopotać. Tak, idziemy do rzeczy. Nie będziemy zajmować tyle czasu, żeby zdążyła herbata ostygnąć na tyle. Jest dzisiaj pani sama, z tego co widzimy nie będziemy. No dobrze, no to w takim razie z jaką to ważną sprawą państwo do mnie przychodzicie? Pierwsza kwestia. Pani Gertrudo, jakby nie patrzeć, wszystko zaczęło się od włamania, od czynu nielegalnego. Z tego, co pani Adelaida oraz też pani Wanda, które odwiedziły panią, przekazały nam, mi i panu księciu, to ponoć ktoś obserwował ich, wasz dom, w momencie, kiedy one tutaj stamtąd wyszły. To jest pierwszy poważny powód, żeby się zaniepokoić. Możliwe, że ci ludzie przyszli za posterunkowym, bo z tego co wiem, minęliście się w drzwiach, w sensie pani Adelaida i Wanda wraz z posterunkowym. To nie zmienia faktu, że ktoś zainteresował się córką osoby, która została pośmiertnie ograbiona. Ale jak rozumiem, są to pani domniemania, a nie jakieś fakty. Pani Adelaido, ile to było osób? To było dwóch panów. Dwóch rosłych panów, którzy później śledzili nas przez pół miasta. Ciężko określić domniemaniem fakt autentyczny widziany naocznie przez osobę no, raczej niepodważalnej reputacji i raczej pewną tego, co widzi. Więc no, czym ktoś by miał panią obserwować? A panią albo pani męża? No. Nie zauważyła pani, że właśnie jakichś podejrzanych typów?
jakichś podejrzanych rzeczy w ciągu tych ostatnich kilku dni, bo w sumie widziałyśmy się... Skąd założenie, że to mnie akurat obserwowano, czy mojego męża? Akurat próba obserwowania mojego męża poprzez obserwowanie naszego domu to nie jest najlepszy pomysł, bo Kaziu zazwyczaj większość czasu spędza na uczelni. Bo przychodzimy do pani, a nie do pani męża. Stąd, pani Gertrudo, że być może dana osoba albo dane osoby poszukują jeszcze więcej przedmiotów związanych z wyprawami pani ojca. Nadal nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś większy sens z racji tego, że my tutaj po śmierci mojego ojca nie trzymaliśmy żadnych rzeczy związanych z wyprawami do Peru. One zostały oddane pod opiekę Ujotu i Pał. Coś, co mówiąc szczerze, dalej nurtuje mnie, a nie do końca pamiętam, już dziewczęta wówczas przekazały. Jak to się właściwie stało, że dobro rodzinne i spuścizna profesora trafiły na uczelnię, do zbiorów uczelnianych, a nie do państwa rodzinnego majątku? Tak się stało, ponieważ mój ojciec spisał swoją ostatnią wolę, o czym nie raczył nikogo z nas poinformować, w której zawarł taki zapis, że oddaje wszystko pod opiekę uczelnia, czy nie wszystko, no. Mieszkanie, to, w którym przebywamy tutaj aktualnie, przepisał na mnie, natomiast wszystkie, cały dorobek naukowy przepisał na uczelnię. Pana też informacja, że profesor Jastrzębski po powrocie z Peru bardzo się zmienił. Wszyscy się zmieniliśmy, proszę pani. To była wielka tragedia. Wielkie tragedie wpływają na każdego. Nikt... Jednak panu Jastrzębskim mówi się o wiele większej w kontekście zmiany państwu. Co pani ma na myśli? Jego zainteresowania uległy, z tego co wiemy, znacznemu wykrzywieniu. Wykrzywieniu? Pozwoliliśmy sobie, jako że Wanda dalej pracuje na UJ-cie, przejrzeć jego kartę biblioteczną. W książek naukowych, w których się parał, jako że był naukowcem, szedł na ezoterykę, co nie jest dość oczywiste. Ach, o to chodzi, o ezoterykę. No tak. No, mój ojciec miał. No, głęboko przeżył śmierć swoich, jakby nie było, znajomych, przyjaciół, pana Wolpe i pana Kryna. No i w ogóle cała ta wyprawa głęboko na niego wpłynęła. On wierzył w opowieści Indian, którzy dla nas pracowali, że tam w tym grobowcu w zboczu góry, że obudziliśmy jakieś pradawne zło, jakieś inkaskie demony. I uwierzył faktycznie, że to one doprowadziły do tej całej katastrofy. No i po powrocie do kraju nadal gdzieś tam ta wiara w rzeczy nie z tego świata w nim tkwiła i nawet mam wrażenie, że zaczął się tym dużo bardziej interesować niż faktyczną nauką. No ale ostatecznie odszedł. Jeden z jego znajomych mówił, że pan Jastrzębski próbował odtworzyć jakąś formę ezoterycznych czarów, czy tam rytuałów, jak to nazwać. Jednak właśnie nie dopełnił tego przed swoim odejściem. Odtworzyć rytuał? Widzisz, jak marszczy brwi? Nie podzielił się pewnie tą panią z tym. Nie, mój ojciec przez ostatni czas, aż do w sumie jego śmierci, był dosyć skryty i w żaden sposób nie odnosił się do ani do dawnej wyprawy, ani do swoich aktualnych działań. Lubi opowiadać o swojej pracy w Komisji Mieszkalnictwa i o swoich planach naukowych, natomiast ta część jego aktualnego życia dla rodziny udawał, że nie istnieje. Nawiązuję do tego, bo im bardziej rozmawiamy z byłymi znajomymi oraz przyjaciółmi pana Jastrzębskiego, czy też finalnie również z jego rodziną, tym bardziej nurtuje mnie myśl, że osoba, która zrabowała
rzeczy z Państwowej Akademii Umiejętności, nie tyle szukała wartości pieniężnej w nich, co albo chce odtworzyć wyprawę do Peru, albo również bada właśnie kwestie ezoteryczne, do których w różny sposób dotrzeć mógł Jastrzębski. Rzuć mi na psychologię. Ale trudno. Niech ja ją znajdę. Psychologię masz w środkowej kolumnie. Tyle to już znalazłam. Czy ja to mogę sforsować? Może sforsować, ewentualnie zastanów się, czy nie lepiej użyć szczęścia. Powinno ci się wyświetlić, ile punktów potrzebujesz do... Ja na pewno nie. Ja też mogę psychologię rzucić? Czy wszystko jedno kto? Możesz, jeśli słuchamy tego, no to... Głównie ja to przekonuję. Szczęście to... Spalę połowę szczęścia, dlatego pytam, jaki jest koszt forsowania. Jaka była konsekwencja forsowania. Wow. Ja myślę, że konsekwencja forsowania... Ona nabierze podejrzeń i będzie po prostu do każdej kolejnej próby przekonywania jej do czegoś, jakiejkolwiek interakcji społecznej będziesz miała kość karną. No wiesz co, to ja może wydam, bo mi brakuje 5 tylko punktów szczęścia i ewentualnie wetnę się do rozmowy. Dobra. To nawet... Nawet mi nie chodziło o jej przekonanie, tylko widzisz, Hieronimie, że kiedy Cornelia wspomina o jakimś tam o przeprowadzeniu rytuału, to zdaje ci się, że przez twarz Gertrudy przemknął wyraz zdenerwowania, strachu, a na końcu chyba złości. Ale od razu starała się go zamaskować takim, powiedzmy, zatroskanym wyrazem twarzy. Ale... No tak, wie pani, my nie chcemy jakoś ani może straszyć, tylko no chcielibyśmy dojść do sedna sprawy i ją rozwiązać. Dlatego no wdzięczni bylibyśmy, gdybyśmy mogli szczerze porozmawiać. Bo nie ukrywam, dobrą jest pani aktorką, ale aktorką z zawodu pani nie jest. Więc prosiłbym o wyrozumiałość. My nie chcemy pani skrzywdzić. Rzuć mi w takim razie na jakąś społeczną, ale ekstremalnie trudny test. No, jest pani dobrą aktorką, to żeś chlapnął niesamowicie. Gadanina, urok osobisty, co wolisz? Wydaje mi się, że tutaj urok, nie? Bo gadanina bardziej na ściemnianie jest, nie? Ekstremalne, tak? Mhm. Nie? Forsować bym chciał. Wiesz co, jak ci się nie uda, to ona was wyprosi, bo ją wkurwiłeś właśnie w tym momencie. Nie wiem, czy ryzykujemy? A czy ewentualnie ja to mogę też ratować? Po jego rzucie? Tak, ale z kością karną, no bo on trochę pojechał na ostro teraz z tą aktorką. Dobra, czekaj. Jakaś perswazja i tak dalej, tak? Co ja w ogóle mam? Uła. Nie, wiesz co, nie będę, bo na ekstremalnie trudne to... będzie na wysokości 5. No bo powiem tak, na szczęście nie wydam, forsować mogę, no w teorii na 1/5, to tam mam jakieś z 80, no to coś tam jest szansa. A jeśli nie sforsuję, to co będzie? Powiedz tylko, żuraw? Jak nie sforsuję, no to nie ustosunkuję się w jakiś specjalny sposób do jego słów. Wybieraj, Xanders. A, forsuję. A co mi tam? Ile szczęścia? Napierdziemy sobie. Miałem mówić, że szczęścia będę używał, ale nie będę, nie mam tyle nawet już. Ona tak najpierw wybałuszyła na ciebie oczy, przywołała na twarz wyraz zaskoczenia, a później takiego totalnego zdegustowania. Mości książę Radziwile, chciałem wyrazić ogromny żal i smutek z racji tego, jak zostałam przez pana potraktowana, nie zamierzam dłużej prowadzić tej rozmowy. Najmocniej proszę, żebyście państwo opuścili to mieszkanie i proszę tutaj nie wracać, a już przynajmniej bez uprzedniego zapowiedzenia się. Ja powiem swojemu mężowi Kazimierzowi, że mnie państwo tutaj nachodzicie, a jeżeli będzie trzeba, to ja zgłoszę to odpowiednim
służbą. Posuwają się państwo za daleko. Ale Wandzie dobrze idzie jako guwernantce. Może Wanda tak. mogłaby wrócić. Więc w międzyczasie przeskakujemy do Wandy Szymańskiej, która stara się bawić z chłopcami. Ewidentnie Staś ewidentnie raczej unika bezpośredniej zabawy z tobą. Natomiast drugi chłopczyk nabrał nieco więcej rezonu i tam w jakiś sposób wchodzi w interakcję z tobą, przynosząc kolejne zabawki, coś tam chwaląc się jakimiś tam rzeczami, że to mu się udało zbudować, tamto się udało zbudować, a popatrz, tutaj te żołnierzyki są takie fajne, będziemy bić po skali i tam ustawia jakieś żołnierzyki, armatę i tam robi tadam, tadam i tam przewraca te żołnierzyki i skacze, wygraliśmy. Wiesz, czego trochę chcę słuchać, bo jednak dzieci, szczególnie te młodsze, mają tendencję do nie zdawania sobie sprawy, że mówią za dużo. Opowiem wam później coś, ale dobra. Poza grą. Dzieci jak gdyby nie mają jeszcze takiego poczucia jakiejś etykiety czy czegoś takiego, tylko właśnie tak naprawdę dzieci często powiedzą ci w twarz najszczerszą rzecz, jaką możesz od kogokolwiek się usłyszeć. Dlatego tak trochę go słucham, trochę go tak zagaduję, że a to pewnie tatuś się z nim bawi w zabijanie muskali. Zwalczanie muskali. Nie chciałam użyć słowa zabijanie. Bolszewicie muskali. Bolszewików, tak. Żeby tak troszeczkę jak gdyby rozmowa z nim zeszła właśnie na, może na trochę na relacje właśnie z ojcem albo z matką. I tam na przykład chłopak się bawi, tam słyszy jak bierze ten dwóch żołnierzyków i tam gij bolszewicka świnio! I... Raz się raz mi idą lat? Tak, i rzuć mi na jakąś umiejętność. Mogę perswazję. No to rzuć mi na perswazję. Powiedz mi, chłopcze, co się u ciebie w domu dzieje? Co mnie będzie... Co jeśli sforsuję? Jeżeli sforsujesz i ci się nie uda, to po prostu chłopczyk pójdzie w jakieś totalnie bezsensowne rozmawianie i gadki o jakichś totalnie dziecięcych bzdetach, z których nic nie wyniesiesz po prostu. A ewentualnie drugi chłopczyk się rozpłacze i ten... Wiesz co, wydaje mi się, że chyba warto. Najwyżej będziesz słuchać dziecięcej gadaniny, a może coś nam powie dzieciak. No to spróbujemy forsować. Więc tak. Więc tutaj Jan cię zabawia opowiadając jakieś pierdoły. Ty próbujesz zadawać mu jakieś pytania, ale kiedy właśnie schodzisz tak delikatnie na temat taty i jakiejś relacji, na przykład z tatą i tak dalej, to drugi chłopczyk, który do tej pory milczał, tato... Ja chcę do taty. Mamo. I zaczyna głośno płakać. Ja po prostu próbuję Jasia nakłonić, że nie wiem, przytulił brata. Tak. I spodziewam się, że nasza rozmowa tam w salonie już się powoli kończy. Tak. I w momencie właśnie, kiedy Gertruda stanowczym tonem oznajmia, że nie chce więcej z wami rozmawiać, to nawet przez zamknięte drzwi od pokoju gościnnego korytarz i zamknięte drzwi do pokoju bawialnego słychać odległe głośne, więc... Jak to wydaliśmy klamę po całości. Tak. No. Więc Gertruda, państwa bardzo przepraszam, no, odprowadziłabym was do drzwi, ale sami słyszycie. Dzieci mi płaczą, guwernantki dzisiaj nie ma. Wiem, że to nie eleganckie, no ale musicie mi wybaczyć. Znajdziecie drogę do wyjścia. Do widzenia. I idzie w kierunku pokoju dziecięcego, z którego dobiegają coraz głośniejsze płacze. Oczywiście Jaś tam stara się pocieszać brata i coś tam do niego mówi, ale Stasiu... Pewnie mu idzie. Tak, słabo mu idzie. Stasiu w niebogłosy się wydziera. Nie jest ogólnie za dobrze. Spoglądacie się po sobie z minami raczej marsowymi, bo nic nie poszło po waszej myśli w tej rozmowie w sumie. Tylko tyle, że Gertruda dowiedziała się rzeczy. I co robicie z tym dalej? Generalnie co? No wychodzimy.
Po wyjściu, no ja się właśnie no, podzielę, że wiecie, ja tam... Czyli nie Gertruda pokłada Lajda. Tak. W tym momencie, kiedy Gertruda poszła odprowadzić dzieci, zauważyłam na stoliku ukryty pod gazetą rachunek za posiłek w pensjonacie Podróżami, tak to się nazywało? Podróżą. Hotel Podróżą. Którego data tego posiłku zbiega się z datą ostatniego dnia pobytu Augusta Larkina. W Krakowie, przynajmniej z tego, co ma, przynajmniej w tym pensjonacie, o którym wiemy, że się zatrzymał, więc... No cóż, poprzednim razem pytałyśmy panią Gertrudę o Larkina, ale z tego, co pamiętam, zbyła nas i powiedziała, że nic na ten temat nie wie, tymczasem być może wygląda na to, że wie, no ale... Gertruda, zakłamana osoba. To nie przystoi, to nie przystoi. Pracy miałem. Czyli jednak musisz, drogi książę, zwrócić jej honor, że jednak aktorką nie jest najgorszą. Jak na razie całkiem chyba sporo ukrywa. Sporo ukrywa, ale zauważcie, drogie panie, że widzimy, że ukrywa i wiemy od początku, że coś jest z nią nie tak. Pytanie tylko co? A teraz już wiemy. Wiemy, że ma jakieś powiązania z tym nieszczęsnym jegomościem z zagranicy i nie chcę jakoś oskarżać kogokolwiek, ale wydaje mi się, że ona może mogła maczać palce w tym całym wydarzeniu, w tej całej kradzieży. Jest to możliwe, drogi książę. Zlecić ją? Czy później, powiedzmy, dobić targu z złodziejem? Czytajcie panem Larkinem. Ale to w sumie jest piątek. Moglibyśmy jeszcze pójść do pana Macharzewskiego, ale już z informacją, że żona. Doszły nas pewne informacje, że jego żona spotkała się z panem Larkinem. Może nie zdąży zadzwonić do niego do biura, żeby opowiedzieć o naszej niefortunnej rozmowie. No... Mam opcja. Nadzieję, że... A widziała pani tam gdzieś telefon? Nie pamiętam. Chyba był. Mistrzu gry? To są lata 20. Telefon, co ona miała w mieszkaniu? Nie, chyba nie miała. Nie? No dobra, to tym bardziej. Więc możemy. Dalej. W te pędy wsiadajmy do karocy i jedźmy na uczelnię, żeby nam nie uciekł pan Macharzewski. No i miejmy nadzieję, że będzie rozważniejsze niż żona jego własna. Zakładam, że zanim pojedziecie, to poczekacie, aż wyjdę. Tak, już mamy jeszcze razem. A, okej, okay, bo właśnie nie wiedziałam, czy... Ty też wykopała. Gertruda oczywiście szybkim krokiem poszła do pokoju bawialnego i przejęła od ciebie dzieci. Ja tylko wspominam, że jej syn bardzo tęskni za tatą. Tak, tak. Potwierdza, że go, słowa pani Gertrudy, że go więcej nie ma w domu niż jest. Tak, ale tato będzie później, synku. Wiesz, że musi dużo pracować i to trzeba mu coś tłumaczyć. Tam w międzyczasie też podziękowała ci za zajęcie się dziećmi i powiedziała ci, że twoi towarzysze już wychodzą. W takim razie... Ja też jak gdyby, jeśli by pani potrzebowała pomocy, to bardzo chętnie pomogę, choć wydaje mi się, że na pewno pani guwernantka lepiej się na tym zna, więc jako, że ma pani ręce pełne roboty, to na razie nie będę pani zawracać głowy. Poradzę sobie, dziękuję. Takim ostrym, dosyć ładnym tonem. Do widzenia. Ja jeszcze nie wiem, co byście tam odwalili. Jak najbardziej. Więc udajmy się tą karetą na prędkości. Mhm. Jedliśmy w karece. Więc w karece i do Jotu, tak? Pytanie w sumie, tak jak wychodziliśmy sami, coś nam się rzuciło też w oczy, jak wychodziliśmy? A to rzuć na spostrzegawczość. Trudny test. Dobra. W sumie też rolne. Trudny test, posiedziałaś z dziećmi, więc możesz być troszeczkę ogłupiona. Może jakiś test w końcu wejdzie. Nie! Czekaj, jeszcze ja szukam spostrzegawczości. Dobra. Spostrzegawczości na trudne, tak? Mhm. Powiem tak.
Jak będę forsował, to nie wiem, co ona mogłaby zrobić, czy coś się mogłoby stać, co by jeszcze pogorszyło moją sytuację, więc nie wiem, mógłbym coś zbić, ale to... Znaczy, no myślę, że zorientuje się, że się rozglądasz, wiesz, i jeszcze bardziej cię pogoni. Ale to... A czy mamy coś do stracenia? Myślałam, że wychodząc z domu, w sensie, że na zewnątrz się rozglądacie. Tak chyba. No to forsowanie co będzie? No to jak się forsujesz, to się poślizgniesz na schodku i wyłożysz się na górę. Dobra, jest. W końcu coś weszło. To ci weszło na połowę, tak? Tak, no trudno. Więc zauważasz, że gdzieś tam między kamienicami mignęły ci chyba znajome twarze mężczyzn, którzy was śledzili już wcześniej. Ale czy to oni wtedy nie śledzili mnie i Wandy? Więc Hieronim może... Ale może ten, ale... Może po prostu... Albo być może po prostu Hieronim wyłapałeś, że chyba tych dwóch gości, którzy stało tam między tymi kamienicami, a już nie stoją, że chyba jakoś zbyt intensywnie się wpatrywali w waszym kierunku. Więc jak to by się stało, no to pewnie jesteśmy w miarę blisko tej karecy. Szczególnie, że z tego co pamiętam, to były naprawdę dwa wielkie dryblasy, które wystawały ponad tłum. Zresztą rozmawialiśmy o tym niedawno, więc... No. Tak bym odchrząknął Janie. Tak wzrokiem bym skierował jego uwagę w tamtą okolicę. Miej oko na tych dwóch jegomościów. Dowiedz się, co możesz o nich. Czy on ma tu zostać, tak? Niech on śledzi tych, co nas śledzą. No to on zeskakuje z kozła, otrzepuje ubranie i na pożegnanie skinął wam głową i znika gdzieś za łuku obok. No i jedziemy, pan co będzie. Dobra, to ty jedź, a ty mi jeszcze rzuć na szczęście, Hieronimie, za tego twojego ochroniarza. Normalnie. Tak. Okej, okay, dobra. Ale nie ma setki. No. Okej, okay, dobrze. Czy szczęście można forsować? Nie można. Well... Masz albo nie masz, tak? Jedziecie do Ujotu i w sumie nic się ciekawego nie dzieje przez drogę. Od typowe miejskie życie Krakowa. Pęteczek piętunio. Tak, pęteczek piętunio. Już powoli robią się jakieś tutaj tłumy na mieście, korki pojazdów. Gdzieś tam mijacie tramwaj, który się zepsuł gdzieś w trasie i grupka ludzi czeka, aż motorniczy uruchomi z powrotem pojazd. Myślę, że tak w międzyczasie Wanda można uświadomić, jak dokładnie nam ta rozmowa nie wyszła. Że nazwanie rzeczy po imieniu powoduje, że ludzie nagle się obrażają. Ja w sensie nie rozumiem w ogóle, jak to mogło się stać, skoro ja tylko przedstawiłem fakty. To jest w ogóle niezrozumiałe dla mnie. Ja osobiście czuję się urażony takim potraktowaniem i na pewno to... Zgłosisz. Tak, zgłoszę co do prawdopodobnie męża. Mąż jest jakby szefem żony. Czyli teraz jedziemy na uniwersytet po to, żeby książę mógł zgłosić dokładnie panu Macharzewskiemu to, że jego żona się źle zachowywała. Dokładnie. A w międzyczasie to, że z tego co pani Adelaida wspomniała, to chyba się pani Gertruda z panem Larkinem spotkali. Pytanie, czy on nadal jest w takim razie w Krakowie? To czy pan Larkin, gubiłam słowa. To czy pan Larkin jest w Krakowie, to jest druga rzędna kwestia. Bardziej niepokoi mnie to, że córka pana Jastrzębskiego i osoba, która podejmuje próbę odwiedzenia Peru raz jeszcze, mają ze sobą kontakt. I dosyć mocną komitywę. To jest bardzo, bardzo frustrujące. Tym bardziej jej reakcja z samego początku, kiedy poszła informacja, że dziennik został skradziony. Jak ona zareagowała? Pamiętacie, jak na początku spotkaliśmy panią Macharzewską? Praktycznie zaatakowała męża, okładając go prawie pięściami w złości i frustracji, co nie przystoi
damie z jakąkolwiek kulturą w miejscu publicznym robić. Twierdziła, że czegoś jej nie powiedział. A może właśnie po tym, jak dowiedziała się o tym, że zginął dziennik, ona sama zasięgnęła języka i skontaktowała się z osobą, która była przekonana, że zdobyła właśnie ten dziennik. Ale przecież pan to spotkanie z panem Larkinem było przed rabunkiem dziennika. No w poniedziałek. O. Ono było w poniedziałek. Pan Larkin wymeldował się w poniedziałek. No tak, 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 ale bo wydawało mi się, że pan Larkin był umówiony w hotelu podróżą właśnie albo w sobotę, albo w niedzielę, a w poniedziałek się wymeldował wtedy, kiedy było to... Napad był wcześniej najprawdopodobniej, bo jak nas wyzwali w poniedziałek rano... A, dobra, tak. No to już było po napadzie. Tu mogło dojść do... To w sumie jedziemy do pana Macharzewskiego, czy na policję? No może, może w końcu zasięgniemy języka na policji. Pytanie, która jest godzina, bo jeśli chcemy jechać do pana Macharzewskiego, to na pewno trzeba by go odwiedzić, zanim wróci do domu. Aha. Nie, no to godzina jest jeszcze wczesna. Ile wam tam zajęło? Nawet może godziny nie było. Na pewno nie, bo to było. Pół godziny. Dojazd wam zajął dłużej niż rozmowa chyba. No, na pewno. Około 10, 11 może być. Tak, więc na spokojnie. Jeszcze dzień jest, jeszcze sporo dnia. A pan Macharzewski zwykle pracuje do późna, więc... Tak, on raczej nie lubi przebywać w domu, więc myślę, że... Myślicie, że jeśli te plotki są prawdziwe, że pan Macharzewski może kogoś mieć, to myślicie, że może panią Macharzewską i Larkina łączy coś więcej? Może jakiś płomienny, nie powiem co. Płomienny spisek. Tak, tak. Płomienny spisek mający na celu dokonanie jakichś rytuałów straszliwych i paskudnych. Szczególnie, karmi. Że z tego, co udało nam się dowiedzieć, pani Macharzewska była bardzo ambitną osobą. I tak naprawdę średnio jej odpowiadało to, co się zdarzyło, że musiała jak gdyby odsunąć się od swojej pracy. Prawda. Może tak naprawdę w jakiś sposób chciała do tego wrócić. A pan Larkin dawał jej taką możliwość. Uciec stąd i wyjechać do Peru. Z drugiej strony, czy zostawiałaby swoich synów? Nie, prędzej zabrałaby ich ze sobą i to by było głupie. Zależy też, jaką ma tak naprawdę z nimi relację. Skoro jest fałszywa względem nas, czemu nie może być fałszywa względem swoich najbliższych? Ale co innego względem przypadkowych osób, które zadają jej niewygodne pytania, a co innego dziecko, które sama urodziła? Różni są rodzice, niestety. No i różni. No, na przykład mogłaby je złożyć w ofierze jakimś pradawnym bóstwom. Tak, bo... Też tam było też jakaś książka, ale to oczywiście wśród... Naprawdę macie aż takie złe mniemanie o niej? Nie, może nie. Jak, tak sobie. Jak dla mnie ta osoba jest skończona. Książę po prostu się zdenerwował na fakt, że ktoś się na niego zdenerwował i książę ma tendencję do skreślenia tej osoby zupełnie z miejsca. Jak gdyby jedną rzeczą jest wyprosić kogoś z domu za zadawanie niewygodnych pytań, a inną rzeczą jest poświęcenie własnego dziecka w rytuale. Jak gdyby to są dwie różne rzeczy. Uchybienie... Jak ktoś jest w stanie zrobić jedno, to zawsze może zrobić drugie. To nic nie stoi na przeszkodzie. Ale uchybienie etykiety, poświęcenie własnego dziecka. Ja to czasami mnie niepokoi. Od czegoś trzeba zacząć. Czyli ci wszyscy zbrodniarze, którzy są w stanie zabić własne dzieci, zaczynają od uchybienia etykiety. Ładnie. Myślisz, że on powiedział... Złe wychowanie. Przepraszam, panie władzo, ale właśnie popełniłem przestępstwo, albo właśnie zamierzam popełnić przestępstwo. Nie, nie, on powie, panie władzo, tu się nic nie dzieje, proszę iść dalej i się niczym nie przejmować. Tak samo jak powiedziała pani Macharzewska. Dla mnie to ewidentna postawa kryminalisty. Więc ja bym w ogóle... A według pani powinniśmy z tym wszystkim, co wiemy, w tym momencie pojechać do jej męża i próbować od niego wyciągnąć informacje, czy od razu na policję z tym wszystkim? Na policję? Aha, tak jak według naszego wcześniejszego planu, żeby porozmawiać z policją. No tak, wydaje aczkolwiek mi się, że fakt... Fakt, że się pani Macharzewska spotkała z panem Larkinem,
to już może być realne podejrzenie do jej winy i... udziału na pewno. Tak. Pytanie też, na pewno widzieliśmy, że policjant był w domu państwa Macharzewskich. Pytanie, ile się dowiedział od pani Macharzewskiej? Jeżeli jest taka, jaką opinię mamy o niej, to prawdopodobnie nic. Bo kryminaliści nie mówią prawdy stróżom prawa. No właśnie, i to jest też zasadnicze pytanie, czy chcemy zawierzyć panu starszemu posterunkowemu, który próbuje pełnić swoje obowiązki, aczkolwiek wydaje mi się, że średnio mu to wychodzi. Czy nie dajemy mu jasnych dowodów w tym momencie, które żeby miałyby... Żeby nie wchodził nam w drogę. Tak. Nie spodziewam się, żeby mógł się dowiedzieć dużo więcej, czy w ogóle więcej niż my, więc mimo wszystko chyba najpierw bym do pana Macharzewskiego się udała. Zobaczymy, żeby jak potraktuje może nas pan Macharzewski. Tak, no bo poprzednim razem też chyba tylko dwie osoby. Poprzednim razem do obu państwa byliśmy rozdzieleni, więc może będziemy mieć więcej szczęścia tym razem. Myśmy też wtedy niewiele wiedzieli i... To prawda. Chyba z pana Macharzewskiego też wiele nie wyciągnęliśmy, bo on się cały czas zasłaniał tym, że siedzi na uczelni i musi ciężko pracować. Tak i ładnie ukłamał nas, że bardzo kocha swoją żonę, a myśmy nie mieli serca mu powiedzieć w twarz, że kłamy. Teraz nie będę miał już takich oporów. Może jak mu powiemy, że jego żona może mieć romans z jakimś Anglikiem. Zobaczmy, czy się przejmie. Osobiście, jeśli książę, wolałabym nie wchodzić panu w drogę. Ja bym na razie nie wchodziła w temat romansu. Samo spotkanie już wiele insynuuje. Z osobą, która interesuje się tym, co było w Peru, no to no nie można powiedzieć, że to było obojętne i to takie towarzyskie tylko i wyłącznie spotkanie. Na pewno nie. Ja mam też pytanie. Mamy luty, tak? Czy jest już karnawał? Luty. Luty już? Luty. Czekaj, dobrze mówię? Podkuj luty buty. Czy styczeń? Nie, bo nie, my zaczęliśmy w styczniu. Przepraszam, okay, to był styczeń, a luty. Dobra. Czyli mamy karnawał. No bo właśnie chciałam się zastanawiałam, czy może wczoraj był tłusty czwartek, no bo w sumie w zależności od roku to mógł być. Mógł być. Teorii. To teraz trzeba będzie sprawdzać kalendarze. Rozumiem, że mamy rzeczy ważne i mamy tłusty czwartek. I ważniejsze, tak? No cóż, na tego typu. Siła miejsca. Mam tylko jedno pytanie. Co w ogóle wnosi tłusty czwartek? Nic, tylko tak się zaczęłam zastanawiać. Kalorie, energię do działania. Jeżeli wczoraj zjedliśmy dużo pączków, no to może... Odciski palców tłustych na miejscu zbrodni. Populacja otyłych w królestwie zwiększa się, tak? Tak, tyły panie. Nie, to tak próbuję sobie przypomnieć. Może w połączeniu z pełnią ma na przykład wpływ na siłę miejsc mocy i tak dalej, nie? Pączki w jakiś sposób emanują jakąś mocą, w sumie przyciągają ludzi do siebie. Myślałam, że to kwestia cukru, ale może to jest jakaś mistyczna moc. Pączka. No nic, no dobrze. No to do pana Macharzewskiego, tak? Tak, może jedziemy sobie karetą. Dojeżdżacie pod budynki UJ-u. Wchodzicie do znajomego budynku, który Wanda zna ze stosunków służbowych, że tak powiem. A wy już tutaj też bywaliście. Między innymi odwiedzając Kazimierza Macharzewskiego po raz pierwszy. Tym razem wkładacie do jego gabinetu i słyszycie takie stłumione... Proszę. Pewnie bezpardonowo. Chodzimy. Lateczka. Tak. Wchodzicie do jego gabinetu, widzicie, jak mężczyzna wstaje. Jest tutaj, panuje ten sam półmrok, który panował tutaj już wcześniej, podczas waszej pierwszej wizyty. Mężczyzna wstaje z nad jakichś papierów, zaskoczony waszym widokiem. Widzicie właśnie, że kończy dojadać pączka i ten... No, resztki okruszków zawija w papier, którym miał go przyniesiony i odkłada to na bok biurka. Dzień dobry. Nie spodziewałem się tej wizyty.
Nie wiem, nie jestem pewny, czy taki dobry, ale witam pana także. No, przyszliśmy porozmawiać. My się nie znamy, tak, pan, tak, poznał się już pan z panią Kornelią i z panem księciem, z panem Hieronimem. Z jego wysokością ja księciem, tak. Ja się przedstawię, Adelaida Lanskorońska. Z tych Lanskorońskich? Z tych Lanskorońskich sponsoruje. Miło mi bardzo i tam kłoni się i całuje rączkę zwyczajowo. Oraz pani Wando, pani też tutaj? Tak jakoś się złożyło, że zamieszałam się w tą sprawę ze względu na to, że no zostaliśmy, profesor został poproszony, profesor Kowarczyk został poproszony o sprawdzenie wystawy, czy coś nie zginęło ze strony właśnie naszej uczelni i potrzebował kogoś ze względu na to, że jego asystent był chory. Tak, rozumiem i tak nie wie co chyba zrobić z rękami, tak wyciera je o swój surdut. I rozumiem, że państwo w tej sprawie, tak? Jakieś wieści, jakieś coś się wyjaśniło? Może złodziej został znaleziony? Złodzieja dalej szukamy. I właśnie szukamy też większej ilości informacji. I skąd ta asumpcja, że u mnie państwo znajdą? Już chyba rozmawialiśmy, tak? Proszę księcia? Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze kilku faktów, które no, diametralnie zmieniają nasze spojrzenie na tą sprawę. No bo widzi pan, tak się składa, że niejaki Larkin, kojarzy pan nazwisko? Larkin? Larkin? Tak, Augustus Larkin, Brytyjczyk. Augustus Larkin, Brytyjczyk. On się tak odchyla w krześle, gdzieś patrzy się w sufit, myśli. Tą reakcję też bym chciał zanalizować, czy to... Powinienem znać? Wydaje mi się, że gdzieś mi się obiło takie nazwisko, gdzieś o oczy, ale... Pozwól mi rzucić przekłamie, czy nie? Chyba, że to widać wyraźnie, że... To na psychologię rzućcie. No to rzućmy sobie. Gdzie ja mam psychologię? Normalne? Cokolwiek dzisiaj wyjdzie. Tak, tak. Weszło. O, elegancko. Weszło. Komu najbardziej? Wanda ma 2 sukcesy. Ja mam 23, no. No, więc... aczkolwiek ja sobie spalę 3, bo też chcesz mieć od razu tą informację. Ja? Rzuciłam w końcu, czy nie rzuciłam? Chyba nie. Nie, nie rzuciłaś. No to jeszcze raz. Normalny, tak? Tak. Mhm. Ja w ogóle mam dzisiaj jakieś... Ale w każdym razie zarówno... Wanda, jak i Kornelia. Widzicie, że facet raczej faktycznie nie ma pojęcia, o kim mowa. Dobra. Pan Larkin również zajmuje się kwestiami związanymi z archeologią. Ach, czyli to jakiś brytyjski archeolog. Rozumiem, no ale nie znam. Znaczy być może widziałem gdzieś jakieś prace, ale wydaje mi się, że nazwisko gdzieś mi się obiło, natomiast... Sytuacja jest następująca, panie doktorze. On miał doktorat, prawda? Już tak, on jest doktorem. Tak. Pan Larkin zainteresował się pracami pana zięcia. Był na wystawie, gdzie były jego prace, również jego dziennik. I przypadkiem w okresie włamania był w Krakowie. Wyjechał w dniu, kiedy włamanie wyszło na jaw. I również organizuje nową wyprawę do Peru, stąd nasze szerokie podejrzenia. Czyli jak rozumiem, sugeruje pani, że pan Larkin miałby mieć coś wspólnego z kradzieżą, tak? Tak. Natomiast to, co nas zaniepokoiło, to możliwość, jeszcze w 100% niepotwierdzona, że pana żona się z nim spotkała. Moja żona? Ale teraz to zupełnie nie rozumiem, co moja Gertruda miałaby mieć wspólnego z jakimś brytyjskim archeologiem. No właśnie, dla nas też to jest bardzo podejrzana sprawa. Tym bardziej, jeżeli zważymy na to, jak pana żona się ostatnio zachowywała. No, nie chciałbym oczerniać, ale... Myślę, że ważniejsze jest to, że pan Larkin, z tego co dowiedzieliśmy się w tym tygodniu w prasie, z tego co dowiedzieliśmy się z prasy, organizuje wyprawę do Peru. I podał, że cały czas w tym Peru przebywał, chociaż tak naprawdę w tym momencie jest w Europie. To jest dla mnie też nie do końca zrozumiałe. To już wiem, skąd kojarzę to nazwisko. Faktycznie było jakieś ogłoszenie w kurierze codziennym.
Rozumiem, że jest pan w tej chwili już tak daleko umysłem od tamtej wyprawy, że nie zainteresowało pana to ogłoszenie w żaden sposób, żeby się skontaktować i ewentualnie omówić, ani ten, że Larkin się nie kontaktował z panem. Niemniej, no właśnie, z tego co wiemy, skontaktował się prawdopodobnie z pana żoną. Ale z Gertrudą? Albo ona z nim. Ale z Gertrudą, Larkin, ale po co, na co? Jaki to ma w ogóle sens? I skąd w ogóle takie twierdzenie jakieś? Nie rozumiem, proszę państwa, nie rozumiem. Problem w tym, panie doktorze, że chcieliśmy najpierw żywnościowo zapytać samą panią Gertrudę o ten fakt, tylko że ona uparcie twierdzi, że żadnego pana Larkina nie zna, nie ma z nim nic wspólnego. I zareagowała dość ostro na te domniemania, dlatego chcieliśmy też zapytać pana. Nie chcemy też, aby pani Gertruda wpała się w żadne sprawy, które mogą potem jej zagrozić. Czyli jak rozumiem, odwiedzaliście już dzisiaj moją żonę, tak? Tak. Chcieliśmy najpierw porozmawiać z nią, żeby mieliśmy nadzieję, że będzie bardziej chętna do współpracy i znalezienia państwa rodzinnego majątku. Tak, moja żona. To wspaniała matka i żona, ale to jest kobieta z naprawdę silnym charakterem. Kiedy już się rozzłości, to ciężko ją powstrzymać. Marne, ale zawsze jakieś usprawiedliwienie. Tak mógłbym rzec. Usprawiedliwienie? Panie... No. Mówi pan zagadkami, mości książę, dzisiaj nie... Mości książę pogniewał się na podniesienie na niego głosu. O, żeby podniesienie, ale żeby to było chociaż uzasadnione. Ale kiedy nazywa się rzeczy po imieniu, a potem jest się za to ruganym, to nie przystoi nawet... Choćby i samemu prezydentowi Rzeczypospolitej naszej takich rzeczy robić. Byłbym łaskaw, jeżeli by pan zwrócił swojej żonie uwagę na to, że niektórych rzeczy nie powinno się robić. Nawet jeżeli poczuje się urażonym za prawdę. Próbuję z nią porozmawiać dzisiaj, jak wrócę do domu. Ale widzisz na jego twarzy, że chyba... Nie jest najszczęśliwszy z tego powodu. No, ja widzę, że raczej nie jest kompetentną osobą, żeby przeprowadzać takie rozmowy. A to może dobrze, może uda się nam w takim razie jakoś go, wiesz, podpuścić. Czyli nikt pan nie wiedział o tym spotkaniu. No, jesteśmy świadomi tego, że znaczną część czasu swojego wolnego i tego w pracy spędza pan tutaj, a nie w miejscu zamieszkania. Notabene, dzieci wypytują się bardzo o pana i są stęsknione, więc dzieci? Radziłbym. Jaś? Staś? No, tak, oczywiście. Tak się składa, że właśnie guwernantka dzisiaj niestety wzięła sobie wolne i chcąc porozmawiać z panią żoną, na chwilę zostawiła jak gdyby ze mną pańskich synów i wiem, że właśnie jeśli chodzi o Jasia, to on właśnie chciał się pobawić w wojnę, tak jak z panem, natomiast Jaś bardzo za panem tęsknił. Nic nie wiedziałem. Nic nie wiedziałem, że Hania wzięła sobie dzisiaj wychodne. Warto się zainteresować tym, co się dzieje w pana domostwie, no bo pan i że... Kwestie prywatne. No widzicie, że facet jest bardzo zmieszany i coraz bardziej chyba zakłopotany, tak. Szczególnie sugestiami, że powinien się bardziej zająć domem. Widzisz, że czuję coraz bardziej taki, robi się wycofany i... Panie Kazimierzu, mogę zapytać, jak w pana mniemaniu zmienił się sam pan profesor Jastrzębski po powrocie z nieudanej wyprawy? Mój teść... Po powrocie z Peru, no mój teść... No żadne z nas już nie było tym samą osobą, która była po tej wyprawie. To była straszna tragedia. Zginęło tylu ludzi. Ale mój teść bardzo mocno zaangażował się w sprawy społeczne. Nie wiem, chyba odkrył w sobie jakieś powołanie do pomagania ludziom. Zaangażował się w sprawy Komisji do Spraw Mieszkalnictwa. Nigdy bym go nie podejrzewał, że będzie go interesować cokolwiek innego poza wykopaliskami i odkryciami archeologicznymi czy starymi
z kamielinami. A tu się okazało, że zaczęły go interesować sprawy doczesne. No właśnie, jak argumentował to, że zaczął się kręcić wokół tej komisji, bo też o tym słyszeliśmy, aczkolwiek w samej komisji niewiele się dowiedzieliśmy. Zawsze opowiadał, że po prostu chciał pomóc ludziom i myślę, że Władysław miał na to duży wpływ. Mocno zbliżyli się do siebie po tym całym, po tej całej wyprawie do Peru. Mój ojciec często przybywał z Władysławem, z naszym lekarzem rodzinnym. Władysławem Klugerem, synem jego dawnego mentora. Gdy to mówi, widzicie, że na jego twarzy taki jakby delikatny grymas zazdrości się pokazuje na chwilę, ale on stara się go mocno stłumić. Co z dziwnym zainteresowaniem natury ezoterycznej niebyłej, nienaukowej w każdym razie, bo i o tym się dowiedzieliśmy. Ezoteryka, no tak. Nie wiem, skąd mi się to wzięło. To chyba cała ta wyprawa jakoś mocno odbiła się na psychice mojego teścia. O. Myślę, że to w jakiś sposób starał sobie, nie wiem, wytłumaczyć, zracjonalizować, tak jakby to wszystko, co się zdarzyło. Ja może szukał po prostu w wytłumaczeniach jakiejś boskiej interwencji, może szukał tam jakiegoś usprawiedliwienia tej całej tragedii. Wszystkiego, co się stało. Może tam też szuka odpowiedzi. Czyli twierdzi pan, że to bardziej po powrocie te zainteresowania go tchnęły? Do wyprawy do Peru nigdy wcześniej mój teść nie przejawiał, przynajmniej w mojej obecności, jakiegokolwiek zainteresowania metafizyką i rzeczami niematerialnymi. Dopiero w trakcie tej wyprawy, kiedy poznał te inkaskie legendy. Coś się w nim wtedy zmieniło, a ta tragedia peruwiańska po prostu jakby wzmocniła tą przemianę. Nie rozumiałem tego. Był pan przy tym, jak się pan na to zapatruje? Ta tragedia, ponoć też coś tam znaleźliście. Jak się zapatruje? Jak dla mnie to po prostu był objaw załamania nerwowego, Mój teść czuł się odpowiedzialny za całą tą wyprawę, zresztą był jej, jakby nie było, liderem, organizatorem i przywódcą. I myślę, że po prostu ciężar tej odpowiedzialności za śmierć tylu ludzi, za te nieszczęśliwe wypadki, że to po prostu go przerosło i myślę, że to był objaw załamania nerwowego, który po prostu znalazł ujście w ten, a nie inny sposób. Ale to są tylko moje gdybania oraz sugestie, które miał też Władysław, który też proponował mojemu teściowi wizyty u specjalistów, ale profesor Jastrzębski nie chciał o tym słyszeć. Zadam pytanie jako gracz do mistrza gry. Te zabłocone buty dalej stoją pod tą komodą? Nie. Znaczy buty stoją, ale nie są już zabłocone. Okej. Słyszeliśmy, że pan bardzo szanował profesora. Był dla mnie wielkim autorytetem. Jeszcze zanim stał się moim teściem, był jakby moim mentorem w szkole. To on mnie praktycznie wszystkiego nauczył. To on mi przekazał pasję do archeologii, do odkrywania historii naszych dawnych dziejów. Możesz sobie rzucić na psychologię, jak chcesz. No właśnie, ja chciałem też od razu, mówię, rzucać, żeby wyłapać, czy to tylko ta, powiedzmy, szacunek jako do mentora, czy tam coś jeszcze przez przypadek? Wracajcie, bo mam dalsze rzeczy do mówienia. A no, czekam w tym momencie, żeby ładnie wejść. Normalnie. Więc książę, widzisz ewidentnie, że w mężczyźnie, kiedy zaszkliły mu się oczy i z takim pewnym rozrzewnieniem połączony z jakby rozmarzeniem, kiedy wspominał profesorze, że to było coś więcej w tym, nie tylko sympatia i uznanie autorytetu, ale... Miał rację. Czy uważa pan, że znał go pan dobrze?
dobrze. Wydaje mi się, że nikt go tak dobrze nie rozumiał jak ja, ale... Wolał się, bo tak żachnął się. A więc... dlaczego według pana popełnił samobójstwo? Tak, wytrzeszczą ciebie oczy. Ale... No proszę nie kłamać. Wiemy, że to zrobił. Że zawał jest tylko wpisany dla ochrony jego dobrego imienia. Tak, złapał tak powietrze. Ale skąd wy to wiecie? Władysław się wygadał, prawda? Nie tyle wygadał. Jest nieistotne. Zaufał nam. Wokół tej sprawy dzieje się coraz więcej dziwnych rzeczy. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że ktoś na przykład próbował się włamać do domu pana Władysława. Włamać? Miejmy nadzieję, że ktoś. Jak to włamać? I dlaczego? Przecież Władysław to taki spokojny dlatego człowiek. Dlatego też interesujemy się bardziej tą sprawą. Bo może się okazać, że pan i pańska rodzina również mogą być zagrożeni. Pan drogą, dostaliśmy odpowiedź od Władka? Chyba nie. Nie, jeszcze nie. Zresztą, gdzie on miał wam ją zostawić? Jeszcze to jest pytanie. Tak. Chyba będzie albo się do niego podjedziemy, albo coś. Trzeba będzie się upewnić, że z nim wszystko w porządku. No ale w każdym razie, wracając do tematu. No dobrze, no to skoro już wiecie, że mój teść się zabił, on tak zamilkł i po chwili schował tak głowę w dłoniach, masując skronie. Ja nie wiem. Co mam państwu powiedzieć? Lepiej prawda. Ale o czym prawdę? Co tak dokładnie jest wszystko działo się podczas ostatnich dni obecności pana Jastrzębskiego i to najbardziej chciał uzyskać jego dziennik i parę innych elementów wskazujących częściowo na wystawione w pał, a które również zginęły. Dziennik. Ten dziennik to w ogóle... To w ogóle jest jakaś... przekleństwo w tym momencie. Przekleństwo w ogóle... Ja nie wiem, jak to nazwać. To jest w ogóle jakaś porażka, że ten dziennik się znalazł na tej wystawie i to jest jakaś porażka, że zaginął. To on tak naprawdę nie powinien nigdy opuścić ujrzeć światła dziennego. Dlaczego? Dlaczego? Naprawdę, wydaje mi się, że drążenie tego tematu niczego dobrego nie przyniesie nikomu. Zbyt wiele złego. Myślę, że niewiedza będzie jeszcze gorsza. Tak naprawdę właśnie w tej chwili możemy mieć do czynienia z tym, co się z tym właśnie z tą wiedzą. Widzicie, Kazimierzowi zaczynają coraz bardziej drżeć ręce. Widać, jak się coraz bardziej zaczyna się pocić i coraz bardziej się denerwować. A jeśli nie będziemy wiedzieć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, to tak naprawdę może to się doprowadzić tylko do tego, że będzie więcej różnego rodzaju incydentów. A tak się składa, że osób, które brały udział w wyprawie, jest coraz mniej. Panie Kazimierzu, przed czym próbował was ochronić profesor Jastrzębski i na co naraża się kolejna ekspedycja? Jest. Jarek. Ja tego nie rozumiem. Co on w ogóle wymyślił z tymi jakimiś... Uwierzył w te indiańskie demony. Jakieś klątwy, przekleństwa. Wszystko przez ten przeklęty grobowiec. To był pech. Nie wiem, jakaś naprawdę... No boska opatrzność nad nami nie czuwała wtedy w Peru, to prawda. Ale to wszystko nie miało tak być. To nie miało tak być. Co nie miało tak być? Pani nie rozumie. Co się stało? Wy nie rozumiecie. Niech pan nam pomoże zrozumieć. Ale ja sam tego nie rozumiem, rozumiecie? Co tam się działo, to... Tam w nocy... Tam w nocy działy się dziwne rzeczy. Słyszeliśmy głosy, słyszeliśmy rzeczy.
Gertruda, ona naprawdę to zrobiła. A ja... Co ona tam zrobiła? Nie tam, tu, ale... Nigdy... Nie, nie mogę wam powiedzieć. Nie, to zniszczyłoby nasze życie. To musi... Nie rozumie pan, zginąć. Że może ona i pańskie dzieci być zagrożeni? Ale jak ja wam to powiem, nie... Musicie mi przysiąc, że to, co wyjdzie z tego pokoju, to że nie wyjdzie poza ten pokój, że to tylko ty, my i ja i wy i... Nie mogę tego zrobić. Może pan żonie. Być spokojny. Kleję się na honor swego rodu. Przysięgnij mi, człowieku, że... No tak wyciąga, łapie cię za rękę, nie? Tak się patrzy na ciebie. Widzisz, że jest przerażony, skonsternowany, jednocześnie chyba zdesperowany. Nie, ja nie mogę tego dłużej ukrywać. Ja kochałem profesora Jastrzębskiego, rozumiecie? I tak się patrzy. Ja tylko tak uśmiechnęłam. Wszyscy to podejrzewaliśmy, nikt nie chciał tego mówić głośno. Niestety jestem świadomy. Ja go kochałem, a on tego nie rozumiał, on tego nie chciał. Nie. On był przerażony, Gertruda. To jest wspaniała kobieta, ale ona faktycznie zabiła swoją matkę. Ona ją otruła. A ja... Ja tego nie chciałem. I zacząłem mnie płakać, po prostu łzy uciekną jak grochy. Okej, chyba nie tego się spodziewaliśmy. No, trochę. Ja nie chciałem, Kryn. Janku, przepraszam cię. Ja nie wiem, co mnie podkusiło wtedy. Ja myślałem, że ty chcesz mi zrobić krzywdę. Ja nie chciałem cię zepchnąć w przepaść. I wiesz, widzisz, jak on płacze. Wiesz, on się rozkleił, totalnie się załamał, nie? Czekaj, czy on właśnie powiedział, że on zepchnął ich w przepaść? Tak. Jednego przynajmniej. Ja go zacznę lekko uspokajać, pocieszać, czy cokolwiek. Zdecydowanie. Ja powiem tak, ja z racji na już potwierdzenie moich niestety obaw, na pewno będę chciał rękę, jeżeli trzyma moją rękę, to tak troszkę wyciągnąć ją, żeby... Ale tak wiesz, płacze i tam wiesz, szlocha tak wiesz, dosyć mocno. Ja to wiesz, tak po ramieniu poklepał i tak troszkę odsunąć się troszkę i tak... Dobra, jestem jakby... najbardziej osobą chętną. No ja też jak najbardziej chcę pocieszać, tylko... No, dajmy się księciu odsunąć, my wiemy, tak, może go przejmiemy. Nie chcę, może koniecznie tak odwróciłbym się pewnie plecami do tej sytuacji. Więc facet po prostu, wiesz, schował, przygarbiony, schował w ogóle twarz w dłoniach, płacze, rzewnymi łzami, zanosi się szlochem, tak nieprzystojnym, dorosłemu mężczyźnie. Ewidentnie się załamał, ewidentnie zbyt długi czas dusił w sobie zbyt wiele mrocznych tajemnic i po prostu szlocha wam już tam po prostu totalnie rozklejony. No, poczekamy chwilę, niech się pozbiera. Zdecydowanie, dajemy mu wsparcie. Okej, więc mija dobrych kilka minut, podczas których mężczyzna się uspokaja. Uspokaja się i... Ale taki cały czas taki załamany spogląda się na was. Widzicie, że zrobił się... Że jest mu wstyd, ewidentnie. Że patrzy na was takim wzrokiem zbolałego spaniela i zbitego psa, tak? Słuchaj, Kazimierzu, nie przekażemy na policję tego, co zrobiłeś, nie powiemy społecznie o twoich relacjach z profesorem. Chyba nie było relacji. O jednostronnej relacji. Jednostronnej relacji. Ale wspomóż nas w poszukiwaniach złodzieja, no i po prostu rozwikłania tej zagadki. Zresztą wspomniałeś o swojej żonie. Czy ona nadal może coś próbować osiągnąć? Być niebezpieczną. Dlaczego zabiła swoją matkę? Nie wiem, jeśli była w stanie, znaczy z tego, co słyszeliśmy, one się nie znosiły. Off-topowo,
off-topowo tak tylko, bo nie wiem, czy pamiętacie, było powiedziane, że jego żona jest straszną heterą i jej matka również była. I ona jak gdyby po niej odziedziczyła ten charakter i one się przez to bardzo mocno jak gdyby ze sobą ścierały. Ona ją znosiła, jej matka całe swoje życie chciała, nie chciała, żeby ona szła na studia, żeby się rozwijała naukowo, chciała, żeby była zwykłą szarą panią domu dla jakiegoś najlepiej bogatego arystokraty. A Gertruda po prostu chciała się uczyć i miała jej dość. Wy musicie zrozumieć, że Gertruda wyznała mi miłość tam w Peru, a ja nie umiałem. Nie chciałem jej tego mówić, że kocham jej ojca, ale pewnej nocy po prostu wszyscy podzieliliście się, coś nas zmusiło, żeby podzielić się naszymi mrocznymi sekretami i potem zaczęły się dziać same nieszczęścia. A jakie jeszcze mroczne sekrety weszły wtedy na jaw? Hrabina Joanna mówiła, że tak naprawdę jest bankrutem, bez tytułu. Tylko profesor chciał dobrze dla swojej córki, chciał, żebym był jego zięciem. To złamało mi serce. A Gertrud. A później zdarzyły się te straszne rzeczy. Zawał w świątyni. Zginęło tylu ludzi. Ludzi opanowała jakaś... Nazwali to gorączką złota, ale ja nie wiem, co to było. Nawzajem zaczęli się zabijać. Rzucali się na siebie, jakby byli w amoku. A mój teść razem z częścią Indian poszli odprawiać jakiś rytuał. My poszliśmy z nim, ja i Gertrud. Ale nie wiem, co robiła wtedy Joanna. Nie było jej z nami. Powiedziała, że będzie pomagać w obozie, zapanować nad tym chaosem. Ale nie wiem, co się działo. Odprawialiśmy jakiś rytuał, dziwne tańce, nie wiem, modlitwy. Nie wiem, co to było. Miało przegonić jakiegoś złego ducha, demona, który nas opętał. I chyba się udało, bo ostatecznie wyszliśmy stamtąd z życiem, ale biedny Jan, biedny Stanisław. Jak zginęli? Wydaje mi się, że zepchnąłem Jan w przepaść. Tak, to było jak zły sen. To było jednej z tych nocy, kiedy coś kazało nam robić dziwne rzeczy. Więc tak naprawdę to nie była pana wina. Nie wiem. No, wydaje mi się, że to ja go zepchnąłem. To jak mogła nie być moja wina? No jednocześnie. Było coś, co kontrolowało częściowo wasze poczynania, tak? Ja nie wiem, ja nie wierzę w takie rzeczy. Mój teść to zaczął chyba wierzyć. Ja wierzę w naukę. A jednak sam pan mówi, że to prawdopodobnie pomogło. No, żyjemy, tak? To być może, ale ja... Stanisław? Chyba zginął w tych zamieszkach. Zamieszkach? No, wtedy, kiedy... Kiedy zaczęli się martwować. Chłopcy są nazwani na ich cześć, tak? To był pomysł Gertrudy i mojego zięcia. Chcieli upamiętnić cześć tych dzielnych ludzi, którzy byli. A czy po powrocie coś się również działo? Nie wydaje mi się. Znaczy, ja wiem, że moja żona ma do mnie żal. O to, że jestem, jaki jestem. No ale ja... Ciężko ją zapominić. Musicie zrozumieć, ja naprawdę uważam, że to wspaniała kobieta jest wspaniałą matką, a dzieciaki też są słodkie, ale ja nie umiem. Nie umiem oddać jej tej miłości, którą mnie ona obdarzyła. Rozumiem, że też, że dla dobra mojej kariery naukowej zrezygnowała z własnej i zajęła się domem. Ale dla mnie to zbyt ciężkie. Ja wiem, że ona ma do mnie żal i wiem, że ma słuszny żal, ale ja nie wiem, co mam zrobić z tą całą sytuacją. Ja nie mogę po prostu patrzeć jej w oczy i mówić jej, że ją kocham, kiedy
kiedy... Jest dla mnie jak siostra bardziej niż jak żona. Czy uważa pan, że była dalej zainteresowana tą, tym Peru i wyprawą? W sensie no, wiemy, że no, cały... Że pan, że ona i być może też pani Potocka chciałyby pojechać razem z panem Larkinem. Moja żona z hrabiną? Nie wiem, no bywała u nas, jest chrzestną naszych dzieci, ale dawno, dawno jej nie widziałem. Nawet nie wiem, co się u niej dzieje. Nie wydawało mi się, no. Wiem, że moja żona chciałaby wrócić do pracy na uczelni, ale dzieci są jeszcze za małe, żeby to się mogło stać. I wiem, że z każdego dnia, miesiąca jest jej z tym coraz ciężej, ale nie wiem. No, nie, mi się wydaje, że kocha na tyle chłopców mocno, nawet jeśli żywi złość do mnie, że no, nie zostawiłaby ich, żeby gdzieś wyjeżdżać. Nie wierzę w to. Zdaje sobie pan sprawę z tego, że im bardziej będzie się oddalać od rodziny, tym bardziej będzie utracił? Tak, ale wszystko jest takie ciężkie, ja nie wiem po prostu, co ja mam z tym zrobić. Nie wiem. Kiedy to wyszło na jaw łamanie w ten zimny poniedziałek, pani Gertruda bardzo emocjonalnie wtedy reagowała na wszystkie fakty. Słyszeliśmy państwo kłótnie. Tak, o, bo... O dziennik. Ona też nie wiedziała, że dziennik był na wystawie i bardzo się o to zmartwiło. Wydaje mi się po prostu, że profesor, że nie widziałem tego dziennika na oczy, to jest prawda, ale podejrzewamy oboje z Gertrudą po prostu, że w tym dzienniku oprócz jakichś naukowych zapisków mogły się też znaleźć rzeczy z tych, które raczej nie powinny wychodzić na światło dzienne, że mój teść mógł zapisać to wszystko, co się działo podczas tej wyprawy i to nasze te wyznania, tajemnice Gertrudy, że to wszystko mogło być w tym dzienniku, a tajemnice hrabiny, że to wszystko mogło być tam zawarte i gdyby ktoś to przeczytał, nasze życia, nasze kariery mogłyby być skończone. Dlatego sami rozumiecie, ten dziennik nie może wrócić na wystawę. Nawet jeżeli się znajdzie, on musi wrócić w nasze ręce. Uważamy, że to jest jak gdyby jak najbardziej słuszne. Tylko właśnie pytanie, pański zięć nadal czymś się zajmował po powrocie? Teść. Pański teść nadal się czymś zajmował po powrocie, nadal uważał, że jesteście zagrożeni. Chciał odprawić jakiś kolejny rytuał. Ale nie chwalił się. Nie rozmawiał. Czegoś się bał. O tym akurat wiemy z Towarzystwa Ezoterycznego, tego co pamiętam. Tak. Bo z nimi dzielił się tymi wieśćmi. Szukał i stąd. Wsparcia. Tak, szukał wsparcia i chyba pomocy w metodologii. I jeśli pan Jastrzębski obawiał się, że coś mógł za nim przyjść, albo za którymkolwiek z was z Peru. I myślicie, że ta kradzież ma związek z tym? Paradoksalnie tak. Coś mi nie daje spokoju, że w dzienniku były również zapiski dotyczące kwestii natury niematerialnej, w które zaczął wierzyć profesor Jastrzębski. I ktoś wykradł ten dziennik nie tylko ze względu na kwestię wyprawy do Peru, czy może w ogóle nie ze względu na kwestię wyprawy do Peru, a właśnie ze względu na aspekty ezoteryczne, którymi zajął się pan Jastrzębski półtorej swojego życia. To by może miało więcej sensu faktycznie, no bo kto by chciał kraść jakieś poroże? No tak, może... I pierścień władczyni starożytnego Egiptu, którą też oskarżano o czary. Tego to nie wiedziałem. Taka ciekawostka. Wydaje mi się, że pamiętam to wszystko jak przez mgłę, wtedy wszyscy byliśmy, żyliśmy jak w amoku.
Ale wydaje mi się, że może faktycznie to poroże służyło jako element tego rytuału, który przeprowadzał mój teść tam w Peru. Więc może faktycznie chodzi o jakiś rytuał. Ale co to ma wspólnego z moją żoną? Dobre pytanie. Nasuwa mi się tylko tyle, że poza panem to tylko ona pozostała, która była fizycznie przy tym rytuale i widziała, jak on jest przeprowadzany. To prawda. O panu już doskonale widzimy, że jest pan zagubiony w tym wszystkim i nie ma generalnie pojęcia, co, jak, kto, po co i dlaczego, więc wątpię, żeby ktokolwiek się praktycznie z panem kontaktował, żeby odtworzyć na rytuał. Zastanawiam się, proszę o wybaczenie, ale zastanawiam się, do czego zdolna jest pańska żona. Zdolna? To, że nienawidziły się ze swoją matką, to nie znaczy, że ona by chciała kogokolwiek skrzywdzić. Nie, wątpię. Teoria, którą osobiście w tym momencie mi się nakreśla. To było tyle nakreśla. Lat temu. Hmm? To było wiele lat temu. Wątpię, żeby Gertruda przejawiała jakieś złe... Czy może być zła na mnie i sfrustrowana, ale nie wierzę, że to by mogło doprowadzić ją do aż takiego stanu, żeby chciała kogoś skrzywdzić. A jeśli już, to raczej mnie niż kogokolwiek innego. Teorię mam na razie taką, że pani Potocka, jako że tego, co sam pan powiedział, nie jest zbyt bogatą osobą, zauważyła ofertę. Z tego, co mi wiadomo, teraz jest obrzydliwie bogatą osobą. No właśnie, nie, czy pan nie wie, w jaki sposób się wzbogaciła? Bo tak jak pan powiedział, jeszcze w trakcie wyprawy do Peru przyznała się, że była bankrutem. No właśnie. Wie pan, w jaki sposób mogła przez ten czas, aż do teraz, wejść w posiadanie majątku? Tak naprawdę niczego nie jestem już w tym momencie pewien, ale to zasadniczo miła kobieta, nieco nowoczesnym podejściu do pewnych spraw, ale nie wydaje mi się, żeby posunęła się do kradzieży. Czy w obozie, ona została wtedy w obozie, czy w obozie przechowywaliście wtedy jakieś znaleziska, coś cennego? Nie zdążyliśmy wynieść stamtąd cokolwiek. Zresztą ci Indianie byli bardzo przesądni. Oni strasznie, pamiętam, naciskali na mojego zięcia, teścia, żeby stamtąd nic nie zabierać. Mówili o tych demonach i zdawało się, że Jarek wierzył w te ich opowieści, więc nie zdążyliśmy niczego zabrać, a potem przyszedł ten zawał. Ta katastrofa i później opanowała tych ludzi coś. Może, jeśli prawda, to coś naprawdę w jakiś sposób nie do końca nam znany zadziałało, może tak naprawdę ktoś coś stamtąd wyniósł i to była konsekwencja tego. Ja nie byłem świadkiem wtedy tego, bo odprawialiśmy ten dziwny rytuał, więc nie wiem, jeżeli ktoś coś wyniósł, to ja nic o ten temat nie wiem. Czy wynieśliśmy te nausznica, te skradzione rzeczy, to poroże, to były rzeczy z tamtej świątyni, ale żadnego złota. Nie pamiętam, żebyśmy coś wynosili, jakieś złote rzeczy. Ale w sumie nikt wtedy pani Potockiej nie pilnował. To dalej mi się składa, że Larkin ogłosił, że jedzie znowu do Peru. Pani Potocka zauważyła kolejną możliwość kania czegoś, więc się zgłosiła, a że słyszała o tym niby dziwnym rytuale okraniającym, to namówiła Gertrudę, żeby jechała z nimi. Ma to sens? Niestety, pytanie, ale ma to sens. Jednak nie odpowiada to na pytanie, czego bał się pan Jastrzębski przed śmiercią, przed czym próbował się ochronić i swoją rodzinę. Bo obawiam się, że jeśli to coś wróci, to wróci niebawem. To coś? Dlaczego mówi pani to coś? Czyżby wierzyła pani w to samo, co wierzył mój teść? Czy pan nie widział w Peru tylu dziwnych rzeczy, że może pozwala pan czasem na zwolnienie swojemu
twojego umysłu z analizy świata, a poddanie się tylko instynktowi albo... Poza tym... Pani Adelaide, nie wiem, co ja widziałem tak naprawdę. Nie wiem, może byliśmy wszyscy chorzy, może to jakaś trafiła nam się jakaś, nie wiem, gorączka południowoamerykańska, jakaś choroba. Nie wiem, co nas tam... Co sprawiło. Może to był jakiś szok. Panie Macharzewski, akurat pan dobrze powinien wiedzieć o tym, że w momencie, kiedy się coś widzi, to nie ma to wtedy miejsca na wiarę. Bo wiara jest tak naprawdę zaufaniem w coś, czego się nie widzi. A w momencie, kiedy widzi się dowody na coś, to już to nie jest wiara. No, ostrożnie. Pamiętaj, że istnieje cały czas coś takiego jak wyparcie. I przewidzenia. W jedną i w drugą stronę. Tylko ciężko, żeby przewidzenia powodowały krzywdę drugiej osobie na przykład. Ciężko mieć zbiorowe przewidzenia. Teoretycznie jest to możliwe, gdyby wszystkie osoby były poddane jakiemuś jednemu czynnikowi. Ale jest to mało prawdopodobne. Prawda. Nie wiem, co ja mam jeszcze państwu powiedzieć. To jest... I tak już powiedziałem za dużo i obawiam się, że to wszystko źle się skończy. Czy na ten moment to chyba trzeba by się rozmówić raz jeszcze z panią Potocką? Szanowny książę, jak pan myśli? Uważam, że niestety musimy ponownie spotkać się z tą niezbyt przyjemną postacią. O niezbyt przyjemnych obyczajów? Ale chyba wyższa. Pan, panie Kazimierzu, najlepiej, jeśli na spokojnie rozmówi się pan z żoną, bo jeśli ona faktycznie nic nie wie, to... Chcielibyśmy mieć pewność, że ona faktycznie nic nie wie i że jest po prostu niezwiązana z tym wszystkim. Postaram się, ale to... To może być trudne. To może być trudne w naszej obecnej sytuacji. Niestety jesteśmy tego świadomi. No ale... Drogie panie, czy jeszcze poruszamy jakąś kwestię? Panie chyba nie. Już chyba nie będziemy pana dłużej męczyć. Dziękujemy bardzo. No. Dziękujemy, przepraszamy za najście, a przede wszystkim dziękujemy za pierwszą prawdziwie szczerą rozmowę. Bardzo was proszę, żeby te rzeczy nie ujrzały światła dziennego, bo... A spokojnie. Jaki mielibyśmy mieć interes w niszczeniu pańskiego życia? Właśnie. Niektórzy lubią niszczyć życie od tak po prostu. Nas interesuje. Niech pan o to nie martwi. Kradzione eksponaty. I sprawa wyjaśnienia tej zagadki. Jeżeli już miałbym komuś zniszczyć życie, to tylko przez odpowiedni powód. Więc jeżeli... A jak na razie w pana wypadku nie mam takiego powodu, niech pan będzie spokojny. Poza grą musiałbym mieć powód, żeby zniszczyć komuś życie. Powiedział książę, który prawdopodobnie doprowadzi do zwolnienia jednego gościa na budowie. Za to, że się nie odezwał do niego we właściwy sposób. No to mówię, musi być powód. I to wcale nie jest tak, że możesz nie chcieć zniszczyć panu Macharzewskiemu życie, ale pani Macharzewska. To jest co innego. Bo można wykorzystać inną kwestię. Nasze postaci zapewne stamtąd wyszły, a ja zaproponuję 5 minut przerwy, bo... To znaczy ja, jeśli chodzi o Wandę, to ona tak w sumie to puściła resztę towarzyszy jak gdyby przodem. Jak oni jak gdyby schowali się już za drzwiami, to jeszcze na chwilę odwróciła się właśnie do pana Macharzewskiego z takim: proszę pana, niech pan ratuje swoje szczęście i swoją rodzinę, bo może pan to wszystko stracić, a to może być ostatnia okazja. Żeby to wszystko było takie proste, pani Wanda. Wiem, że nie jest. Ale jeśli pan nic z tym nie zrobi, jeśli nie weźmie się w garść i z nim postanowi działać, to może zostać pan sam. Dziękuję za tą radę. No dobra, no to po sensacyjnych wieściach z ust Kazimierza Macharzewskiego wychodzicie z jego gabinetu, bogatsi o nową wiedzę i nowe fakty, które rozjaśniają wiele kwestii tej całej historii. No i co w związku z tym dalej? Kierunek pani Potocka. Czy my w ogóle wiemy, gdzie pani Potocka mieszka? Adelaide, czy ty przypadkiem nie wiesz? Czy ja przypadkiem nie wiem? Ja nie wiem, czy ona jest do końca z moich sfer jednak. Może ich... Ja ale mogę wiedzieć. Szczęście czy coś?
To przede wszystkim gdzieś na pierwszej sesji mówiłaś, że piłyście sobie z panią Potocką herbatkę, tak. Tylko nie wiem, czy o tą panią Potocką chodziło. No właśnie, jak mrówków. Potocki jak Czartoryski, co drugi to Czartoryski. Albo Radziwiłł. Na co ja bym mogła rzucić? Wiesz co, porzuć na szczęście. Czy kojarzysz, gdzie może ten... Poza jamą Michalika przybywać. Albo majętność. Albo majętność. Gdzie mam majętność? Tutaj. No to może na... Normalny. Normalny. Ja raczej nie ukrywa się. Nareszcie, jakiś normalny. Tak, czyżbym jednak wiedziała, gdzie mieszka. Może jednak majętność się zwiększy. Zakładam, że wdówka raczej nie będzie ukrywać miejsca swojego zamieszkania. Szczególnie jak liczy na jakichś adoratorów. Mieszkanie hrabiny Potockiej jest całkiem niedaleko budynków PAU. Zupełnie przypadkiem. Akurat tak całkiem przypadkiem mają też taki tunel podziemny prowadzący prosto do piwnic. Nie, prosto do pokoju. Jest stosunkowo niedaleko budynków PAU i niedaleko jamy Michalika, więc pani Potocka ma wszędzie blisko. Tam, gdzie jej najważniejsze rzeczy. Dziennik i adoratorzy. Znaczy, jeśli to jest po drodze, to ja bym zajrzała do... Czy po drodze mamy do doktora? Czekaj, nie. Budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego jest tu? No nie bardzo, bo do doktora macie daleko w sumie. Tu. O, to pewnie pierwsze do Potockiej. Gdy zajeżdżacie karocą pod kamienicę, w której mieszka ponoć pani hrabina Joanna Potocka. Jest już godzina, myślę, że gdzieś po 12. Środek dnia, tutaj praktycznie w centrum Krakowa, przez ulicę przewala się tłum ludzi. Przejeżdżają jakieś pojazdy trąbiąc głośno, jakiś tramwaj gdzieś też przejeżdża. Dużo ludzi spaceruje też ulicami albo idzie gdzieś w sobie tylko o znanych sprawach. Kamienica, w której mieści się mieszkanie pani Potockiej, jest jedną z tych typowych kamienic Starego Miasta. Duże podwójne drzwi prowadzące do holu, z którego idzie klatka schodowa prowadząca na kolejne piętra do kolejnych mieszkań. Na dole przy tablicy ogłoszeniowej jest też wywieszona tablica informacyjna, kto mieszka na jakim piętrze. No i J. Potocka jest też wymieniona, że mieszka na drugim piętrze. Czy kamienica wygląda na drogą? Czy to jest taka kamienica, w której mieszkają ludzie, którym się powodzi? Wiesz co? No to jest jedna z kamienic w centrum miasta. Ogólnie kamienic, zawsze centrum miasta to jest najdroższa dzielnica. Więc tutaj praktycznie, jeżeli ktoś mieszka w centrum, no to poza może jakimiś nielicznymi wyjątkami, wszystko jest drogie. No tak, ale czy robi jakieś specjalne wrażenie? Bo ona stara się robić jednak taką, roztaczać wokół siebie taką aurę jak gdyby bogactwa. No taka, wiesz, kamienica wydaje się być taka raczej bogata, że raczej dla takich bogatych mieszkańców. Jak to powiem, jak u siebie, idziemy w górę. Dla ciebie to w sumie jest tak nawet biednie. O, tak nawet. No. Ty to masz gdzieś tam pałac poza miastem swój, nie? Więc no tak. Kilka hektarów pewnie ziemi, no, co najmniej. Grody, stady, tereny łodzie i tak dalej. Kawał lasu i temu podobne rzeczy, więc dla ciebie być może standard nie jest zbyt wysoki, ale dla pozostałych, nawet dla Adelaidy, jest już dosyć taki całkiem do rzeczy. Idziecie do jej mieszkania i stoicie przed ciemnymi, machoniowymi, dwuskrzydłowymi drzwiami prowadzącymi do środka. Tabliczka na drzwiach informuje, że faktycznie mieszka tutaj pani Potocka. Drzwi są ładne, na pewno z grubego drewna, inkrustowane jakimiś wstawkami z być może pozłacanego metalu, a może faktycznie złoto, kto wie. Tak w zasadzie to się nie zapowiedzieliśmy. Może jej nie być. Chyba, że śpi może do południa, więc jest szansa. Myślę, że może być w łóżku.
Pewnie z jakimś młokosem z mlekiem pod wąsem jeszcze. Może co? Zapukamy, tak? To co? Tu jest jakaś taka klamka do pukania? Taki, wiesz. Kołatka? Jest kołatka, kołatka jest. I nawet jest też koło drzwi jest taki okrągły z przyciskiem dzwonek, taki wiesz, co robi dyn. Nawet tak, tak laseczką, tak przycisk. Rozlega się takie... Przycisk, a nie w kołatkę. Przycisk. Rozlega się takie dyn. Po którym zapada... Ja się tym razem odsunę z wejścia, dając do wejścia najpierw księcia, a potem panem Adelaide. My to tak bardziej, wiesz... My to jak futbol wyglądamy. Tak. I zapada potem cisza, która po kilkunastu sekundach świdruje w waszych uszach odległym echem rozbrzmiałego dzwonka, ale nic się nie dzieje. Oto... Nie ma służby? Wiesz co, zapukałbym tą laską o drzwi, tak? W sensie, tak wiesz, jakby kołatką, tak, ale nie, tak. Ale nie kołatką. Tak zapukałbym. Puk, 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 puk. Cisza. Mhm. Więc wziąłbym tak tą kołatkę i tak mocniej. Jep, jep. Jep, jep, jep. No i dalej cisza. Ja się cofnę, bo to jest blok mieszkalny, prawda? Czy tam jakaś kamienica? Kamienice, tak. I zapukam do sąsiada. Może spędza... Słychać jakieś kroki za drzwiami sąsiedniego mieszkania i taki... Kto tam? Czekaj, z mieszkania podłoskiej czy z tego sąsiada? Bo... Nie, z sąsiedniego. Przepraszam najmocniej, wpadliśmy do pani Potockiej, ale coś chyba nie możemy jej zastać. Czy by była może? Wiedzą coś państwo? Widzicie, jak tak szczęk przesuwanych zasów i szczęk zamka. Drzwi się uchylają i stoi w nich taka kobiecina, ja myślę z 50 lat na oko, czyli bliżej wieku księcia Radziwiła, w szlafroku z jakimś tym ręcznikiem na głowie zawiniętym. No tak się rozgląda, ciekawie, wychyla głowę i tak... A nie ma tej lafiryndy, ja pewnie. Dzień dobry. Ja robię za taką najbardziej zagubioną kobietę na świecie, po prostu taką, co to ledwo wie, gdzie jest. Możesz powtórzyć początek? A nie ma tej lafiryndy, pewnie znowu gdzieś się włóczy z tymi swoimi kochasiami. Tak jak podejrzewałem. Rozumiemy, dziękujemy ślicznie. A państwo to w odwiedziny na imprezę widzicie, że baba zainteresowana strzyże tak oczami, lustruje, szczególnie księcia Radziwiła, tak od góry do dołu. Czy ja pana skądś nie znam? Ja już chowam głowę, żeby nie być w tej konfrontacji. Mam nadzieję, że pani mnie zna i też mam nadzieję, że nie pomyśli sobie pani i nie sklasyfikuje mnie na równi z tymi, jak to pani hucznie i notabene poprawnie nazwała kochasiami, bo to nie dość, że byłaby ujma na honorze moim rodu, to i ujma na honorze Rzeczypospolitej Polskiej, a nie chce pani być uznana za zdrajcę naszego pięknego narodu. Więc mam nadzieję, że jest pani świadoma swoich myśli i uczynań. A tak, zdrada? I ojca, i syna, ja nie wiem, o co pani mówi. Zdrada, nie! Tak, amen, stuknąć laską i schodzimy. Proszę pana miłościwego, ja nie wiem, o czym pan mówi, ale ja nigdy bym nie wzięła takiego szarmanckiego mężczyzny za jakiegokolwiek tutaj gacha tej lafiryndy. Poprawia ten swój szlafrok i ten czepek z tego ręcznika. To może być wdowa. A tak w ogóle to... Michalska jestem. I rękę tak wyciąga, wiesz, w swoim kierunku. Ja tak... To nie jest służąca? Nie. Nie, to chyba... sąsiadka. Bo nie, bo myślałam, że w tej kamienicy mieszkają raczej sami tacy że no tutaj nikogo nie widać ma. Widać musiał być ostać. Wiesz, akurat palce u dłoni ma upstrzone jakimiś pierścionkami złotymi w większości, więc...
Wiesz co, powiem ci tak, tak najpierw lekko zdziwiony, ale z racji tego, że dobre imię trzeba trzymać, to tak jak tylko się da, tak zdawkowo, żeby nie naruszyć etykiety, bardziej w powietrze musnąć, a nie tą rękę, bo czułbym się jakoś tak... Tak, cóż za dżentelmen! I ten... Jakieś tam jest strzyżenie tymi rzęsami, trzepotanie, czy... W każdym razie dziękujemy za informację. Podążymy do swoich spraw. Książę też nie możesz długo wszędzie bawić. Ona najczęściej przybywa... znaleźć panią Potocką. Ona najczęściej przybywa z tymi swoimi gachami w tej jamie Michalika. Źródło wszelkiej rozpusty i dekadencji. Tak jest. Bardzo dziękujemy za pomoc, ale musimy się już oddalić. Bardzo z tego powodu jestem smutny, no ale cóż, obowiązki wzywają. I nie, już nie odwracając się totalnie. Nagle księcia przestały boleć kości, nogi, plecy, cokolwiek tam go bolało. Tak. Kto więcej pokazał, że potrafi poruszać się szybciej. Czyli jednak ta kobieta jest cudotwórczynią. Ale wiesz, to jest tak, jedno piętro tak szybko zejdziesz, a później tak przystanek. Zmachał się. A tak wiesz, przeprosowaj. Dobra, i powoli. Powoli. A więc... książę nie szuka żony? Książę ma godność. Ja tam jakieś dzieci wiem, że mam. Nie wiem, czy żona moja żyje, czy nie żyje. Chyba nie żyje, ale nie wiem nawet. Ja jedyne co wiem, to, że uczyłam twojego syna i że jest skończonym kretynem. Tak, żeśmy się ugadali. Tak, to pewnie po matce. Ale tej, która żyje, czy tej, która nie żyje? No matce dziecka. No chyba, że miał dwie matki, my o czymś nie wiemy. Ja nie wiem, gdzie on miał żon. Ja też nie wiem. Czekaj, czy przypadkiem nie wrócił z Azji Mniejszej, gdzieś z jakiejś Arabii, tak? Tak. Wiesz, to nie jest Hieronim, tylko jakiś, nie wiem, ale tak. Hierom, czy coś takiego, nie? Tutaj, al Hasim, tak? Ibn Radziwił, tak? No, dokładnie. Okej, okay. Nie ma pani Potockiej, możemy sprawdzić Janę Michalika, bo to jest nieopodal, ale nawet nie wiem, czy ona teraz jest otwarta. Już jest pod nie raczej średnio. Zależy, jak otwierają. Mogą, wiesz, mieć na specjalne życzenie całodobowo. Mogą mieć też na przykład ofertę, że za dnia po prostu spróbują kawę, a dopiero wieczorem jakieś tam bankiety, czy nie bankiety, jakieś drinki. Można zobaczyć. No, w każdym razie, kiedy schodzicie na dół, żeby opuścić kamienicę, przez drzwi wejściowe do holu kamienicy wkracza trzech rosłych mężczyzn, którzy na wasz widok uśmiechają się paskudnie i wyciągają spod płaszczy drewniane pałki. Panowie zgubili się? Nie, to raczej wy się zgubiliście. To jest dobra, porządna dzielnica. Zerkam na księcia. Zerkam na Adelaide. Jak oni reagują? Ja jestem trochę zdziwiona, że w ogóle spotykam kogoś takiego twarzą w twarz. Ja tak... Panowie. Widzę, że ktokolwiek zlecił wam tego typu zadanie. Nie przedstawił wam do końca skutków, jakie może przynieść takie nachodzenie, czy to mnie, czy tu panu Adelaide. Pomijam skutki prawne, bo to jest oczywista kwestia, ale skutki moralne, czy skutki później dla waszego życia. No, nie chcieliby państwo, panowie, jak widzę, dumni obywatele Rzeczypospolitej, nie chcieliby wystąpić przeciwko jej przedstawicielom najjaśniejszej władzy i arystokracji i nie chcieliby państwo na pewno zaatakować chluby swojego narodu. Więc sugerowałbym po prostu przepuszczenie nas i
Powiedzmy, nie spotkanie się więcej. Ty, on tak kuksa łokciem jednego albo drugiego. Ty, słyszysz? Ty słyszysz? Mamy tutaj pieprzonego arystokratę. O, jak ja dawno chciałem przypieprzyć jednemu z was tych pieprzonych szlachetków prosto w pysk. Będę miał stosowną okazję. A w pańskich ochroniarz? No właśnie, nie ma ochroniarza, dlatego nie zdałeś 99. testów na szczęście. Tak. Więc ale teraz... Naprawdę, panowie? Proszę powiedzieć, za co? Wiesz co, Żuraw, powiem tak. Ja wyciągnę swoją broń palną, bo ją dalej mam. Strzelę im pod nogi i wymierzę w nich. Dobrze, tylko jeszcze zanim to zrobisz... Ktoś się pytał za co, tak? Adelaida się pytała za co. Za co? Bo wpieprzacie nos w nie swoje sprawy i ktoś postanowił wam go utrzeć. A ja jeszcze chciałam się ich zapytać. Naprawdę, panowie? Trzech rosłych mężczyzn, a trzy kobiety i staruszka. Robota to robota. Tak patrzę, jakiego staruszka? Ja tu nie widzę żadnego staruszka. Ale wiesz, dobrze. Adelaido, Cornelio, powiedz mi. Ja podobnie jak Cornelia, w sensie jak oni zaczynają tam kozaczyć, jak mamy trochę dystansu, to ja też Jaką masz, Cornelia, zręczność? Moja zręczność jest 50. No to przykro mi, ale nie zadziałasz pierwsza. Ale mogę... Nie możemy się właśnie powołać na aspekt odległości, bo jeszcze teoretycznie ich nie atakuje, tylko na razie rzuciłam strzał. Ona chce trochę z zaskoczenia to zrobić, to szczelić pod nogi im. No tylko, że wiesz, dobycie jednak broni gdzieś tam, nie wiem, gdzie ją masz, w torebce, czy gdziekolwiek. Nie, tak jak wtedy wypadła i przypadkiem strzeliła w... Więc jednak, wiesz, musisz sięgnąć do kieszeni i ją wyciągnąć, a oni nie stoją jakoś, nie wiem, w odległości parunastu metrów, tylko tak powiedzmy 2-3 metry ich dzieli od was. Rzućcie, kto ma najniższe szczęście z was? Ja mam 56. Zarządzę grupowy też na szczęście. 44. 53. Kto ma najniższe szczęście, niech rzuci na szczęście. Kto ma najniższe? Tak. Co ma 44, to chyba ma najniższe. Mhm. Aha. To i tak nie jest źle. Mogło być gorzej. Czyli ja rzucam? Mhm. No nie. Ale jakbyś spalić dwa punkty szczęścia, żeby zdać na szczęście. Nie można palić szczęścia, żeby zdać szczęście. Więc... To był perpetuum debile, ze względu na to, że im więcej byś paliła, tym niższy był próg do zdania, więc w sumie nigdy byś tego nie osiągnęła. Ja wiem, ale system jest system. Nie, nawet pewnie jak klikniesz na tym, to nie ma takiej możliwości, żeby wydać szczęście, no właśnie. Rzuć mi... Cornelio na zręczność, ale ekstremalnie trudny test. Jak go zdasz, to wyciągniesz broń pierwszą. Wiesz co, to no ja nie. W tym momencie prawdopodobnie, jak domyślam się, że pewnie chcą nas zaatakować, to po prostu bym dał do zrozumienia na bardzo głośno, że tutaj jest popełnione przestępstwo i proszę nas ocalić, panie. Rabunek biały dzień. Tak jest. Halo, policja, tak? Czyli rozumiesz, krzyczysz na całe gardło, tak? Tak. Dobra, no co mógłbyś rzucić? Na. Kondycję? Dobra, mogę. Jaki test? Trudny. Zobaczymy. Nie. Okej, więc... Próbujesz się wydrzeć. Pierwszy ze zbirów skacze z pałką w twoją stronę. Walka. Z plusu przynajmniej nie postracimy poczytelności. Najwyżej zdrowie. Z kolejnych plusów mam pierwszą pomoc. W sumie? Gdzie jest pierwsza pomoc? Troszeczkę mam. Ja mam 60 ponad. A. Dobra. Pamiętaj, że możesz zawsze unikać jeszcze, nie? Mhm. Czekaj, 12. O. Czekaj, bo jest tak. Unik. A czekaj, bo unik to jest połowa z tego. Połowa z zręczności, tak? Mhm. Tylko, że on rzucił 12, więc musisz rzucić... Ale masz też unik jako zdolność i chyba jest wpisane od początku, nie? Właśnie ja nie mam wartości wpisane, to sobie musisz wpisać. Ładnie mu weszło na tą bijatykę. No wiesz, ja mam akurat... Im wchodzi, nam dzisiaj nie. Wiesz, powiem ci, że ja akurat zręczność mam bardzo wybitną. Co to znaczy? Bo ja nie wiem, czy to... To było ironiczne. Okay.
25 zręczności mam. Nie, nie udało się. Więc dostaniesz. Książę najbardziej obrywa ze wszystkich. Sami powiedzieli, że chcą skopać księcia. To był dla nich cel dodatkowy. 4 punkty obrażeń dostajesz. Nie tak źle. Zbier do ciebie ten, który się śmiał, że przywali arystokracie, doskakuje do ciebie i po prostu zdziela cię tym takim zamachowym od dołu pałką prosto w splot słoneczny. Raz się składasz w pół, drugi doskakuje znowu do księcia. Ewidentnie próbują najpierw położyć ciebie na ziemię. I tylko ten jeden, który cię uderzył pierwszy, mówi: trzeba było nie wtrącać się w nie swoje sprawy, a teraz tego pożałujesz, arystokrato. I... W sumie ile oni mają zręczności? 65. A ktoś ma więcej od... Nie, też mam 65. No nie wiem, no jak dostałem, to nie wiem, czy nie powinienem już leżeć, bo nie wiem, mam 4 na 10 wytrzymałości. No to jeszcze nie, bo połowa to jest dopiero, jeszcze jedno obrażenie cię... Nie jeszcze miałam. Jeden cię ratuje. Znaczy nie, dobra, mniejsza. Nieważne. W sensie chodzi mi o unik, no to mam robić jakiś, czy... No to wiem. Tak. Tylko możesz chyba próbować robić unik. Może nie trafi, może się poślizgnie. No, tak. No nie. Ale też tylko 4. Tak, czyli mam 0. Oj. Czy na 0 się umiera? Znaczy co, miałeś 8, tak? Tak, miałem 8. Aha, bo on chyba nie wiem, czy do końca zdrowiał. Więc no kolejny cios spada ci z góry na ten, na głowę i tracisz przytomność i zaznacz sobie, że jesteś powalony, nieprzytomny. Mam z automatu, nieprzytomny, daję. I po prostu jesteś nieprzytomny. Uh-huh. Czy ktoś ma większą zręczność niż 65? Nie, 65. No to trzeci dopada do Adelaide. No, ja jestem taka delikatna. I co teraz? Co mam zrobić? Na razie to on rzuca na atak. Ale nie trafia. O. Gdzieś tam ten zamachuje się na ciebie i ten nie trafia. Więc teraz następna osoba, czyli Wanda, możesz działać ewentualnie. Czy jest tutaj cokolwiek, czy mogłabym spróbować rzucić tego gościa? A to rzuć na szczęście. Na pewno jest laskę księcia, która leży na ziemi obok księcia. Laskę księcia, cokolwiek. No nie ma nic. Rozglądasz się tak bezradnie na boki, nic nie ma wokół ciebie, co mogłabyś złapać i nie wrzucić albo uderzyć. Portfelem. Patrzę, co ja mam w takim razie przy sobie w torebce. Torebką. Właśnie, torebką. Jeśli jest odpowiednio obciążona, to i tak jest bronią. Ale jak rzucę torebką, to już nie będę miała nic w tej torebce. To nie rzucaj torebką, tylko użyj jako... Wiesz, zamachnij się trzymając za rączkę. Tak, ale na rzucenie mam większą szansę na trafienie niż na bijatykę. A. Powiem ci od razu, że torebka będzie zadawała K4 obrażeń. A jak mam nóż myśliwski, to ile? A co tego, nie wiem, powinnaś mieć wpisane w kartę postaci. Nie, mam też wpisane przedmioty. Co? Nóż myśliwski, już ci mówię. On jest chyba średni, będzie K6. Plus modyfikator obrażeń jeszcze chyba. Tak, plus modyfikator obrażeń, jeżeli masz. Nie wiem, z czego to się bierze? Powinno gdzieś mieć napisany modyfikator obrażeń. MO, pod statystykami. MO. MO 0. No to nie masz, nie jesteś wystarczająco rosła, żeby mieć modyfikator obrażeń. No. To będzie wtedy, czekaj, patrzę, jakby walka nożem, to pewnie będzie... Co to będzie zaraz? Bijatyka. Walka w ręcz, to bijatyka. No to spróbuję bijatykę, no może później uda mi się czymś w niego rzucić, ale szanse są marne. Zawsze możesz wydać szczęście, żeby trafić, nie? Jak będziesz miał zbliżony rzut. Nie. Nie. Próbujesz, wyciągasz nóż gdzieś tam z płaszcza czy spod płaszcza i próbujesz wykonać jakiś cios, ale mężczyzna akurat w tym momencie doskoczył do księcia i uderzył go pałką, więc akurat strzedł ci z toru z ciosu, więc tylko przeszyłaś powietrze tym sposobem. Kto następny? Ja mam 50, to ktoś jest przede mną.
Chyba jest chyba Adelaida. Ja mam 60, tak. Okej, czyli co robię? No nie wiem, co chcesz robić? Próbuję się, nie wiem, prześlizgnąć pomiędzy tymi ludźmi, żeby zbiec na dół. Albo biegnij do góry. Znaczy, czyli wy jesteście na dole, nie? Wy jesteście na dole. A, tak? Na którym? Wy jesteście w holu. W holu? To ona, no bo wchodzimy w kamienicę. Oni nam zagrodzili wyjście z budynku. A, jak już wychodziliśmy, rozumiem, okej. Okay. No dobra, to chcę próbować się tak prześlizgnąć między nimi i wybiec. Okej, okay, no to rzuć na zręczność. No to na zręczność. No dobra, aha, i jak się rzuca? Co się rzuca? Klikasz nad liczbą. Na ZR po prostu klikasz. Aha, na to, okej. Okay. Normalny. Mhm. Mhm. O, no niestety. Co się stanie, jak będzie forsować? To samo, co jeśli nie sforsuje, czyli się potknie i przewróci. No, to zawsze możesz sforsować. Zawsze lepiej forsować. No. Gorzej nie jak będzie. Gorzej nie będzie. Gorzej nie będzie. Najwyżej tak samo. Kurczę, tam kliknij na to i forsuj, tak? Kliknij na tą setkę chyba i się rozwinie. Nie, to jest krytyczna porażka, wymagany sukces normalny. Co tu jest? Niżej powinno być forsowanie. Nie ma. Aha, czyli w przypadku, podejrzewam, że w przypadku setki nie można forsować, bo to jest pech z autora. Po prostu próbujesz rzucić się do ucieczki, ale potykasz się o własne nogi chyba w tym całym strachu. I jak długa wykładasz się na ziemi. A ty dokąd, ptaszyno? I tam się odwraca jeden z tych mężczyzn w twoim kierunku. Teraz dopiero jest Cornelia. No to skoro panowie już weszli w zwarcie, to nie będę dawać strzału ostrzegawczego, tylko będę dawać strzał skuteczny. Aczkolwiek próbuję ich tylko zranić, a nie zabić. To tak potrzebuję zaznaczyć. No to za bezpośredni zasięg masz kość dodatkową do rzutu. Plus jeden? Mhm. No, plus jeden. Point blank, tak wiesz. W końcu komuś weszło. Broń krótka. Dobrze, no to zadawaj obrażenia. Pukam. Mówię, że sobie to zapisywałam. A dziesiątka na pewno jest rewolwer. Tak, D10. Jeszcze jak go wpisałeś w kartę postaci, to wystarczy, że klikniesz na tych obrażeniach. Cokolwiek, 7. Siedem, tak? Okej, okay. No to gdzie go strzeliłaś? W brzuch. Aha, więc wyciągnęłaś po prostu nawet właściwie z biodra może od darmo po wyciągnięciu z kieszeni, tylko wykręciłaś ten pistolet i oddałaś strzał. Rozległ się głośny, świdrujący was w uszach, poza uszami księcia, bo ten jest nieprzytomny, huk wystrzału i tylko słychać jak jeden z tych mężczyzn łapie się za bok i przewraca na ziemię. Ty suko! W tym momencie pozostali dwaj mężczyźni odwracają się w twoim kierunku i tylko odłóż to, dzieci nie powinny się bawić niebezpiecznymi narzędziami. To do was, panowie. Lepiej, żebyście zabrali kolegę i stąd wyszli. Teraz. Toni ten, łapią go pod pachy i wyciągają na zewnątrz, już na zewnątrz słyszeć: niech ktoś wezwie policję! I jak tylko mężczyźni się ulatniają przez te otwarte drzwi, wpadają tam jacyś przechodnie do środka za troskami. Ja chowam broń. Jak widzę, że oni już go wynoszą, to ja w tym momencie chowam broń. I ja dopadam do księcia pierwsza pomoc. Zatroskani jacyś ludzie. Co tu się stało? No mości państwo, bandyci napadli księcia Hieronima Radziwiłła. To istotnie trzeba wzywać policję. Napadli księcia, ktoś wypadł na ulicę. Napadli księcia! Pomocy! I tam wiesz, zaczyna się jakieś krzyki, po chwili słychać jakieś gwizdki i ten policjant tam coś gwizdże. Karetkę pomocy lekarza! I zaraz robi się zbiegowisko. Robi się ja próbuję mu udzielić pierwszej pomocy, żeby powiedzieć, czy w ogóle żyje. Żyć. Jest nieprzytomny, nie? Forsuje. Tylko, że jak sforsujesz i ci się nie uda, to będzie musiał rzucać na agonię, bo go doprowadzisz do stanu agonalnego. Dawaj. Bawimy się? Dawaj. Niech się dzieje, wola nieba. Nice. Brawo. Okay. Przywracasz mu punkt żywotności tym sposobem. Jeden.
jest stabilniejsze. Tak, nawet odzyskuje przytomność, nie? Odzyskuje przytomność, łeb cię napierdziela, brzuch też cię napierdziela, nie wiesz, czy przypadkiem nie, jakiegoś, nie wiem, nie obił ci żeber albo czegokolwiek, nie wiem, coś. Masz ochotę wymiotować. Wiesz co, pewnie pierwsze co, jak tak zacznie mi wracać świadomość, to rękę pod płaszcz, żeby wyciągnąć, jakbym kierować tak jest na oślep. Ale zanim jeszcze popatrzę, ale na ile tam wiesz, będzie dało, ale pewnie zaraz, że nie ma ich, to odłożę. I ten, i... Pewnie połapię się za ubolałe wszystko. No, i zbiegowisko się narobiło, widzisz, jak ludzie się tu pchają i tylko po chwili, po jakiejś dłuższej chwili tylko rozejść się, policja, policja, rozejść się, proszę nie utrudniać czynności. Do holu kamienicy chodzi nikt inny jak starszy posterunkowy Jarosław Waksmuński, który... No proszę, dlaczego mnie to nie dziwi? To co my tu mamy? A nas dziwisz, szanowny panie starszy posterunkowy, trzech rosłych gości rzuciło się na księcia Radziwiłła, mówiąc, że dawno nie wklepali żadnemu arystokracie. O, to interesujące. W takim razie rozumiem, że ruchy bolszewickie w Krakowie się poszerzyły. Ach, takie czasy. Widział pan może jakiegoś lekarza na zewnątrz? Bo książę co prawda oprzytomniał, ale za dobrze to z nim nie jest. Ja bym jednak była rada, gdyby ktokolwiek go zobaczył. Lekarz, po chwili... Czy jest tam jakiś lekarz? Jakiś rozchodzi się tam, słyszycie, jak po tłumie się rozchodzi. Lekarza, czy widzieliście lekarza? Ja jestem doktorem. Tak, kilka chwil później na wasze... Tak. Czuję, że Kluger przyjdzie. Tak. Zjawia się zasapany Władysław Kluger z torbą lekarską. I tak wpada do tego budynku. I tak... O! Cóż za spotkanie. Dobrze. I przyklęka szybko przed tym... Przed półleżącym księciem Radziwiłłem. I zaczyna badać. No dobrze, rozejść się proszę, tutaj ten Waksmuński już zarządza. Proszę tutaj nie utrudniać śledztwa. I wyciąga ten swój sfatygowany policyjny dotesik. To... Co tym razem się stało? Wiesz co, tak pewnie rozszerzę... Ty to tak za bardzo nie możesz mówić jeszcze, wiesz, bo... Ale nie, wiesz, ja nie będę mówił, tylko tak bym rozszerzył pewnie ubranie w miejscu, gdzie rozstawałem, pewnie jakieś sińce takie konkretne tam są i tak sugestywnie bym, jak powiesz, przy okazji jak jest lekarz, to na pewnie mnie obadać i tak dalej, no to pewnie siup i przy okazji... Tam z tyłu głowy masz rozcięcie, przez które cieknie, wiesz, krew i ci moczy ten koszulę. Kołnierzyk już jest taki, wiesz... Adelaida się zebrała z podłogi, bardziej przestraszona. No nie, kolano cię boli od upadku, ale... Więcej po prostu wstydu i żenady się najadłaś niż strachu, nawet może bardziej. Kto strzelał? Ponoć było to słychać jakieś strzały, pyta się Waksmuński. Ja. Żeśmy się spotkali, wie pan, że mam pozwolenie na broń. Właśnie na takie przypadki. Widzi książę? Ma pan książę na szczęście, że... Otoczają pana takie zaradne kobiety. No dobrze, to... Aniołki Charlie'ego. Tak. No to co się właściwie stało? Szanowny panie, przyszliśmy w jedne odwiedziny, wychodziliśmy akurat z budynku, weszło trzech facetów, stwierdzili, że potrzebują zadać parę ciosów, wyciągnęli drewniane pałki i zaczęło się to. Jak rozumiem... Zapewne celem odwiedzin miała być pani Potocka. Przypadkiem. Tak, zupełnym przypadkiem. No dobrze. Czy chcieli państwo zgłosić napaść, może rysopis sprawców? Zaglądam na księcia, że chce zgłosić napaść. No to on za bardzo jeszcze w tej chwili nie jest... Ja mogę... Ja może najwyżej pokiwać głową albo... Może pokazać okejkę chociażby? Tak. To tak, zgłaszamy napaść. Dobrze, no to tam zaczyna wypytywać się o rysopis sprawców, ilu ich było, jak wyglądali, w co byli ubrani i tak dalej, wszystkie szczegóły, co mówili. Nie. Na końcu tego przesłuchania jeszcze
zadaję wam pytanie, czy jak sądzicie, czy ktoś mógł nasłać tych mężczyzn? I czy według was ma to jakiś związek ze sprawą? Moim zdaniem to może mieć związek, ale nie mam pojęcia, kto byłby na tyle zdesperowany, aby wysłać tych ludzi za nami. Ewentualnie, jeżeli jestem w stanie powiedzieć, to bym tak tylko odchrząknął, że oni sami mówili, że wężymy tam, gdzie nie powinniśmy i ktoś przekazuje pozdrowienia. Miło by było z ich strony, gdyby powiedzieli chociaż kto. Jak ich dorwiemy, to wyciśniemy z nich wszystkie informacje. Proszę się o to nie bać. Sprawdzić szpitale. Jeden ma dosyć paskudne rany. Czyli strzela też, czyli pani też nieźle strzela, pani Kornelia. No dobrze, dobrze, doskonale. Ja tego nie powinienem wiedzieć, ale ja byłem nieprzytomny, jak nastrzelała. Ja nie ale wiem, już słyszałeś, że strzał, to mogłeś połączyć fakty czy coś. No, jeden jest ranny, nie? Mogę powiedzieć, jeden jest ranny. No ty, szanowny panie posterunkowy, chyba z takiej odległości nie jest trudno strafić, prawda? Wbrew pozorom, szanowna pani, używanie broni wcale nie jest takie proste i można spudłować nawet i z bezpośredniej odległości. Albo chociażby nie odbezpieczyć broni, co zdarza się też osobom, które nie znają się na jej obsłudze. Ale rozumiem, jak pani nie ma takich problemów, więc... Miał pan dużo szczęścia, książę Hieronimie. Zresztą mieliście wszyscy szczęście, że wasza towarzyszka dba o swoje bezpieczeństwo. Dobrze, już się państwu coś przypomniało, jakieś dodatkowe szczegóły, to byłbym wdzięczny za wszelkie informacje, które pomogłyby ująć sprawców. Rysopis ich pan dostał. I mogę tylko dodać, że nie pierwszy raz ich widujemy, ale nigdy nie wchodzili z nami po prostu w konfrontację. Czyli rozumiem, że twierdzi pani, że byliście śledzeni, tak? Dobrze. Uh-huh. W takim razie sprawa faktycznie wygląda na poważną. Postaram się oddelegować do tego zagadnienia dodatkowych ludzi. Szczególnie, że tutaj zdrowie przedstawicieli klasy arystokratycznej zostało narażone i nadszerpnięte. A to już jest poważna sprawa. Lama na honorze policji, która ma zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. I tak, plując ewentualnie jakąś śliną z krwią na bok, odkaszlując, tak? Biały dzień, południe. Kluger cię w międzyczasie też zbadał, orzekł, że rany nie są śmiertelne, ale dosyć poważne. Należałoby ci się albo położyć do szpitala, albo w domu na kilka dni odpoczynku, co najmniej. Jego zatroskany wyraz twarzy sugeruje raczej, że żebyś się raczej posłuchał tego zalecenia. Domiejscowo zrobił ci zastrzyk z jakiejś lekkiej mieszanki, z jakiegoś lekkiego roztworu z morfiną, żeby uśmierzyć trochę ból, ale nie na tyle, żeby cię rozłożyło totalnie. Że to nie jest taki zły pomysł, mości książę, abyśmy chwilowo, skoro i tak mamy przemyśleć wszystko, pojechali do pana świadłości, żeby pan wydobrzał chociażby wstępnie. To jest najlepsza możliwość. A panie Kruger, chętnie zapłacę za opiekę zdrowotną w tym czasie. Nie trzeba, mości książę, nie trzeba. Przez za to, co pan dla mnie zrobił, to myślę, że po prostu uratowanie życia za uratowanie życia. Oceniam. No to udajmy się do mojej posiadłości. Dajecie się do posiadłości księcia Radziwiła, gdzie na miejscu dowiadujesz się, że wrócił twój ochroniarz, ale ledwo wrócił, bo jest mocno pobity. Taki, że praktycznie dowlókł się do posiadłości, i praktycznie na jej po przekroczeniu posesji w bramy, to praktycznie stracił przytomność i
No, jest w dużo gorszym stanie niż ty i na pewno w najbliższym czasie nie będzie nadawał się do użytku. Po odzyskaniu przytomności dowiesz się, znaczy po jego odzyskaniu przytomności dowiesz się, że zaatakowało go kilku mężczyzn, zapewne ci sami, którzy dorwali później ciebie. I myślę, że no, dzisiaj zakończymy, bo nie ma chyba sensu. Jesteśmy teraz trochę w kropce, co robić, więc... Kontynuować kolejnych wątków. Więc tylko zrobimy sobie ten odpoczynek do następnego dnia najpierw. Wszystkie postacie rozpocznij. Dobra, książę odzyska jeden ten i zrobimy sobie jeszcze rozwój. Dobra, klikam rozwój, faza rozwoju, proszę klikać sobie. Nic nie mogę rozwinąć, jaka szkoda. Psychologia komuś weszła. O, 8%, o kurde. O 10 punktów szczęścia, kurde. Mi o 9, to nie ma też... I co mam zrobić? Kliknąć to, co mi weszło w słoneczko? Faza i odzyskaj punkty szczęścia. Faza rozwoju, odzyskaj punkty szczęścia. Klikasz na fazę rozwoju i odzyskaj punkty szczęścia. No trochę dziwne, bo broń palna mi niby weszła, a nie mogę jej rozwinąć. Okej. Okay. A jejku, jakie ja mam dzisiaj fatalne rzuty cały dzień. No. No i sumie, moi mili, na tym zakończymy dzisiejszą sesję. Robi się goręcej. Robi się niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie. Jakieś słowa podsumowania na koniec? Co no, mam trochę nie mamy jeszcze zrobić. Nie, dla mnie spoko. Może w końcu przestaniemy gadać. Tyle i pójdzie to. I zaczniemy coś robić. No dobrze. No to jeżeli nikt więcej nic nie ma do dodania, no to dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękujemy za udział. No i zapraszamy na jakąś kolejną sesję, która jeszcze nie wiem kiedy będzie, ale na pewno będzie. I być może będzie sesją finałową. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tydzień odpoczynku w posiadłości jeszcze musimy odgrywać przecież. Tak. Tydzień, ale przecież mamy jutro sobotę do odwiedzenia. No ty musisz tydzień odpoczywać, chyba że... No. Wyślesz swojego załóżnego, w którego się wcielisz. No właśnie, tak, tak. To jest opcja, którą będziemy można rozważyć. Bo czas wam płynie, mimo wszystko. No i pewnie to będzie opcja, którą zrobimy, że pewnie wyślę jednego z zaufanych pachołków po prostu na szybko jakiegoś zrobionego. I... No dobrze, no to papateczki wszystkim. Dziękujemy, dobranoc. Hej, hej. Bye, bye. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.